Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Remigiusz Prus. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. No właśnie. Wracam w twoje nie takie skromne cztery ściany. A pamiętasz, kiedy się widzieliśmy? No jakoś rok temu z hakiem. 8 listopada 21. Dzisiaj sobie sprawdziłem z ciekawości. Tak. No to rok z hakiem. Wtedy byłeś w Dzień Dobry TVN. No i teraz dzisiaj też byłem w Dzień Dobry TVN. Kto prowadził? Jest jakaś nowa tradycja. Prowadzili Dorota Wellman i Marcin Prokop. O, no to trafiłeś świetnie. No, ostatnio też. 2 miesiące temu byłem i też na nich trafiłem. Po co z nim tak często chodzisz? Nie wiem, mam jakąś taką dobrą pasję z nimi, to chodzę, no. Bo ktoś inny do mnie nie poszedł. No tak, no. Niewątpliwie do Doroty i do Marcina raczej każdy chciałby pójść. Kiedy ostatni to raz prawda, czytałeś prawda. Komiks Spidermana? No, w latach 90., a nie, może trochę później, może w jakichś wczesnych 2000. Pamiętam, że, bo tak generalnie zaczytywałem się porządnie w Spider-Manie w latach 90. Mm-hmm. Zaczęło od tego, że dostałem od mojego kuzyna, który jest ode mnie jakoś 10 lat starszy. Dostałem takie wydania, chyba najstarsze to było 89. Na pewno był 91, 92, 90. Więc to miał taką potężną kolekcję i scedował to na mnie w pewnym momencie, bo już stwierdził, że on już tego wyrósł, to frajer. Teraz ja mam wszystkie do dzisiaj. No, więc to wszystko spadło na mnie i zacząłem się w tym tak zaczytywać, że później kupowałem, jak tylko wychodził jakiś nowy komiks, to od razu go miałem. To były lata 90., ale pamiętam, że później we wczesnych 2000 miałem taki moment, że pomyślałem, nie, muszę sprawdzić, czy to dalej wychodzi w ogóle. Mm-hmm. I rzeczywiście wychodziło i jakoś chyba przez rok kupowałem nawet te kolejne komiksy. A dzisiaj komiksy są z tobą w życiu, czy już kompletnie nie? Nie, kompletnie nie. Od tamtej pory właściwie już do tego nie wróciłem. Mm-hmm. Przymierzałem się do jakichś powieści graficznych. No bo robią teraz furorę, przede wszystkim ten Heartstopper, ale jakoś nie mogę znaleźć w sobie takiej motywacji, żeby zasiąść do czegoś. Ty nie potrafisz znaleźć sobie motywacji? No nie, no bo jak mam do wyboru słowo pisane takie czyste i słowo pisane mieszane z graficznym, no to zawsze wybiorę zwykłe. Ale zawsze to jest moje poletko. Zawsze miałeś takie wybory. Ja dzisiaj jak tak jeszcze zanurzałem się w twoje życie, to zrozumiałem dopiero jak one było bogate w przeróżne emocje. No, na pewno było. No, życie każdego jest bogate w różne emocje. Ale nie wiem, jak się tak głęboko zanurzyłeś. No, uważam, że całkiem głęboko. Dlatego zastanawiało mnie, kim w rzeczywistości byłeś, zanim sam siebie poznałeś. Miałeś trochę żyć. No, miałem na pewno, bo przechodziłem różne etapy. Zresztą nie tylko ja, bo to myślę, że jest immanentna w ogóle cecha rozwoju, żeby właśnie trochę się poznać, mm-hmm. chociaż tak z wahaniem używam tego słowa i dlatego się zawahałem w ogóle przed odpowiedzią, bo zapytałeś mnie, kim byłem, zanim się poznałem. Ja wciąż nie uważam siebie za osobę, którą znam jakoś super dobrze, bo to jest no, taki dosyć skomplikowany proces psychologiczny, żeby wejrzeć w siebie. I nie wiem, czy mając 36 lat, masz już wszystkie narzędzia, żeby to zrobić. Nie wiem, czy mając 50 na mm-hmm. karku jesteś w stanie. Nie wiem, czy mając 60, mhm. może jest to możliwe, no bo zawsze jednak postrzegasz siebie w trochę innych barwach, trochę takich bardziej jasnych, wydaje mi się, i dużego wysiłku wymaga, żeby spojrzeć na siebie w taki bardziej obiektywny sposób, no. Ale wiesz, o tym to rozprawiali już filozofowie od czasu, kiedy siedzieli sobie tam gdzieś na kamieniu w Atenach, i mieli tylko białe togi i nic więcej, nie? To nie jest coś, co nasze społeczeństwo zajmuje. Zresztą ci wielcy filozofowie, jak na przykład Carl Gustav Jung, no też
potężną część swojej twórczości właśnie poświęcał temu poznaniu siebie. Mhm. I on definiował to przede wszystkim wokół tego pojęcia cienia. Mhm. Nie wiem, czy jest ci ta koncepcja bliska. No, i to argumentował, że w każdym z nas jest ten cień, czyli te takie myśli jakieś złe, które się pojawiają. Oczywiście to brzmi dosyć upiornie, szczególnie kiedy mówi to pisarz kryminałów, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że to nie to, że ten cień tam ma ochotę zamordować inne osoby albo dokonywać jakichś tam zbrodni, tylko o to, że jest taką częścią naszego ja, które może nie jest z gruntu złe, ale jest mniej dobre niż, mhm. Niż to, co byśmy chcieli o sobie sądzić. No, każdemu z nas na przykład zdaje się wkurzyć na osobę, powiedzmy, z którą mieszkamy, na naszą partnerkę czy partnera, za nic, za to, że po prostu, no nie wiem, coś było źle ułożone albo, no nie wiem, coś tobie nie wyszło i przenosisz to na inną osobę. I to jest ten cień, o którym Jung mówi. Czyli to takie momenty, kiedy no, ta twoja właśnie natura bierze górę. A chciałeś kiedyś... I on argumentuje, że dopóki tego nie poznasz, dopóki nie scalisz tego cienia ze sobą i nie masz tej pełnej świadomości tego, no to nie masz w ogóle szans, żeby poznać prawdziwego siebie. No ty chyba już poznałeś swój cień. Jednak 36 lat, pisząc takie książki... 50 parę książek. Właśnie, tak. Bo sam mówiłeś o tym, że książki to pewnego rodzaju terapia i dzięki temu nie musisz wydać ani złotówki, a jeszcze złotówki wpadają na twoje konto, więc wydaje mi się, że może wiek nie jest jakimś tam jedynym wyznacznikiem tego wszystkiego, a bardziej po prostu to sama świadomość, że zdajesz sobie sprawę z wielu rzeczy. Zaskakujesz siebie sam często? Czy raczej już wszystko, co robisz, nie wykracza spoza schematu tego, kim jesteś? No, staram się cały czas zaskakiwać siebie albo sprowadzać się do takich sytuacji, gdzie mogę się zaskoczyć, ale w ogóle masz rację, że to oczywiście nie jest kwestia wieku. Bardziej podejścia do siebie, no i swoich przeżyć, bo czasem też przeżycia na nas wymuszają tę introspekcję, no jak dzieje się jakaś tragedia, tracimy kogoś bliskiego, to zaczynamy trochę bardziej analizować to, co się z nami dzieje i docierać do jakichś zakamarków tam naszych umysłów, ale czy ja się zaskakuję? No tak, no wiesz, jak piszę tyle, to staram się to robić, to znaczy gdybym cały czas na bezpiecznych terytoriach przebywał, no to byłoby po prostu nudno i pewnie bym nie pisał tyle, ile piszę. No, ale podobno za ciebie ktoś tu pisze przecież. A podobno tak. No właśnie. Ale chciałeś kiedyś być kimś innym niż jesteś? Jako dziecko, już mówię w tej fazie dorastania, nie dzisiaj. Tak, tak. No ja taki przełom miałem tak naprawdę w 2012 roku i od tamtej pory już wiedziałem, kim chcę być. Ale zanim to się stało, to tak, to miałem dużo różnych planów. No. One fluktuowały chyba jak u każdego młodego człowieka. Tak trochę się miotałem. W liceum zaczynałem w klasie dziennikarskiej, później przeniosłem się na biolchem, bo jednak stwierdziłem, że medycyna. I tak po studiach też nie byłem do końca pewien, ale oscylowałem albo w kierunku dziennikarstwa, albo polityki. I tak próbowałem sobie dopasować studia. Tak więc zdawałem w Warszawie do Kolegium Civitas i do Koźmińskiego na administrację. No i to był któryś z tych wyborów, właściwie uznałem, że będzie warunkował moje życie. Jak pójdę na administrację i się nauczę tej państwowości, to idę śmiało w politykę, a jak pójdę na Kolegium Civitas na dziennikarstwo, no to idę w tamtym kierunku. No i w tamtym okresie czytałeś bardzo dużo pana Ziemkiewicza i pana Lisa chociażby. Chociażby, no wszystko czytałem, co się dało. Chciałem cię samym Ziemkiewiczem zostawić. To by było trochę dramatyczne. I wyobrażałem sobie ciebie jako nowego pana Morawieckiego. Ty rozmawiałeś kiedyś z twoją mamą o twoim dorastaniu z jej perspektywy? Tak, tak. Dużo miałem okazji i do rozmawiania z moją mamą i z moim tatą o tym, jakim byłem dzieckiem, jakim byłem nastolatkiem i tak dalej. No bo to są zawsze takie dosyć informatywne rozmowy, które właśnie pozwalają ci poznać samego siebie trochę z tej drugiej strony. A poza tym to jest ciekawe, wiesz, jak już docierasz do pewnego momentu relacji z rodzicami, kiedy możecie sobie pogadać naprawdę o wszystkim, no to masz bardzo ciekawy wgląd w to właśnie, no jest to po prostu realnie ciekawe. To nawet nie to, że to ma jakiś walor edukacyjny dla ciebie, czy psychologiczny, no ale nagle orientujesz się, że to nie byli rodzice, którzy, no wiadomo, jak się z nimi wychowujesz, to masz taką figurę takich ludzi idealnych, którzy się tobą opiekują, wszystko wiedzą, jak działa świat, co robić, żeby było tak, czego nie robić, żeby nie było inaczej.
No, a później po latach, jak ci opowiadają o tym, no to często to była jakaś dzika improwizacja i tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, nie? Mhm. To zupełnie naturalne. Zupełnie naturalne, no ale dosyć ciekawa jest ta zmiana perspektywy. Także często ich o to pytałem. No, mój tata mówi, że w tym pierwszym okresie życia, takim powiedzmy gdzieś wczesna podstawówka, no to byłem takim dzieckiem, jak on to określa? Ma jakieś takie swoje określenie na to. Partnerem Żurnalisty jest Engo Cars. Ach, cholera, nie przypomnę sobie. W każdym razie oboje twierdzą, że zawsze potrafiłem sobie coś wynaleźć swojego, żeby się sobą zająć po prostu. Mm-hmm. Znaczy nie trzeba było się generalnie mną zajmować, wymyślać tam jakieś rzeczy i tak dalej. Wystarczyło po prostu zostawić mnie w spokoju i tam w swojej głowie gdzieś jakiś swój świat budowałem. I byłem generalnie bardzo spokojnym dzieckiem. Trochę tak zostało, budujesz swój świat i raczej tak, jesteś tak. Gościem, który jest spokojny. A ich perspektywa twojego dzieciństwa różniła się od twojej? Nie, nie było tam jakichś wielkich zgrzytów, bo wydaje mi się, że też byłem dosyć świadomym dzieciakiem. To znaczy wiedziałem, że jak coś robię w tym późniejszym okresie, czyli gimnazjalno, powiedzmy licealnym, kiedy rzeczywiście trochę problemów wychowawczych sprawiałem, no to też miałem świadomość, jak one wpływają na moich rodziców i jakich tam stresów przysparzałem, wylatując z wycieczki szkolnej, czy w jakieś tam afery się wikłając. No więc nie było tutaj takiego zgrzytu poznawczego. Okej, okay, bo ty mówisz w innych wywiadach, że literatura zawsze ci towarzyszyła, twoi rodzice dbali o to od najwcześniejszych lat, ale głównie nawiązujesz do mamy, bo codziennie po dyżurach w szpitalu jeszcze znajdowała czas, żeby ci czytać. Ty twój dom dzisiaj nazwałbyś inteligencki? Nie, ja w ogóle nie lubię takich określeń. To jest jakieś takie elitarystyczne, wiesz, dom inteligencki. Tak. Ale schodząc na ziemię i zachowując normalne proporcje. Jednak trochę o tym mówisz. Mama czytała. Mama była lekarzem? Tak. Mama była lekarzem. Mówisz o tym, jak tata w fotelu czytał. Dalej praktykuje. Tata czytał w fotelu książki, jednak to po prostu daje taki obraz tego, że miałeś od kogo chłonąć. Może to jest lepsze określenie niż ten dom inteligencki. No tak, to na pewno, bo tam w tym domu inteligenckim, tym pojęciu zawsze jest taki jakiś dla mnie pierwiastek zadęcia małego. Że wiesz, że ci ludzie się cieszą. No, wiem, że tak, mają wysmakowaną literaturę. To nie, u mnie to było zawsze tak, że literatura była czymś takim dosyć naturalnym. No, tak naprawdę moja mama czytała mi codziennie te książki wieczorem przez jakąś godzinę pewnie, żeby mnie uśpić po prostu. Tak to wyglądało. I bez tego nie potrafiłem spać i to mi też do dzisiaj zostało. Też sobie nie wyobrażam, żeby nie przewrócić paru kartek przed snem i się trochę nie wyciszyć. No, więc to było takie dosyć pragmatyczne. Mm-hmm. Nie wiem, czy miała jakiś taki inteligencki zamiar, żeby trochę, wiesz, literatury wstrzyknąć w młode pachole. Chyba nie. No ale zobacz, jeżeli nawet później dywagowałeś o tym, że może medycyna i tak dalej, to pokazuje po prostu, że nawet mogłeś tym podświadomie też po prostu rosnąć, patrząc na swoją mamę, nabierając tych nawyków, które ona po prostu dawała tobie, bo podobały się tobie te nawyki, one kojarzyły ci się raczej z czymś przyjemnym. A, no pewnie. Poza tym wiesz, moja mama jest takim lekarzem z powołania, więc to też zawsze trochę inaczej w człowieku rezonuje, jak widzisz, że ktoś kocha swoją pracę, i przynosi mu tyle satysfakcji, że może spędzać mi 10 godzin dziennie na przykład, pomagając ludziom, no to rzeczywiście na młode dziecko to wpływa i sobie myśli, aha, to ja też tak chcę. No, to wpływa na świadome dziecko, bo też jeszcze jest taka perspektywa, kiedy jesteś jedynakiem, że moja mama woli innych ludzi niż mnie. Też pamiętaj, że zawsze istnieje ten cień, o którym wspomniałeś już na samym początku rozmowy, że kwestia jest tego, jak rodzic cię wychowa. Jak pokaże te predyspozycje, które ma, te możliwości. A widać, że po prostu dlatego ta medycyna w twojej głowie nie wzięła się z przypadku, bo mi się tak od razu trochę to nasuwało, że to mógł być taki po prostu podświadomy wybór ze względu na to, że wzór był wręcz doskonały dla twojej głowy. No tak, tak, może tak być. No, zresztą ja od kiedy pamiętam, znałem tę historię, w której moja mama, mając bodaj 7 czy 8 lat, jakoś tak, no postanowiła sobie, że zostanie lekarzem i później po prostu przez całe życie
robiła wszystko autentycznie, żeby ten cel osiągnąć, mimo że pochodzi z małej mieściny na Dolnym Śląsku, gdzie takich perspektyw nie było, więc jak powiedziała mojemu dziadkowi w ogóle, że idzie na medycynę, to uniósł rękę, obrócił ją, powiedział: prędzej tu mi kaktus wyrośnie, niż ty zostaniesz lekarzem. No, więc to była ta perspektywa, bo to jeszcze był głęboki PRL, więc nie było tych możliwości, które teraz mamy. Więc myślę, że to też podświadomie gdzieś tam mi imponowało właśnie, wiesz, to takie przekonanie o tym, że wie się, co chce się robić w życiu, bo to jest rzadkie. To tak często nie występuje. Jak mnie to dopadło w 2012, no to stary, to było jak błogosławieństwo. No nagle po prostu wszystkie elementy się znalazły tam, gdzie miały być. I wiedziałem autentycznie, że dobra, to teraz jestem w stanie zrobić wszystko. No bo wiesz, co w rzeczywistości kochasz i w którą stronę chcesz zmierzać. Ja miałem taką rozmowę z Filem Koniecznym i on opowiadał trochę tak o pieniądzach, że nie wystarczy tobie takie fajną marzenie. Fajną maskę miał. Tak, że to też prawda. Też mogłem przyjść. No tak, tak, tak. Wyobrażam sobie ciebie w takiej masce, w różowej kominiarce. Bardzo ładnie pasowała do twojego outfitu. Tak, 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 tak. Ale on właśnie opowiadał o tym, że same pieniądze, że kupisz sobie dom, to jest za mało, bo kupisz sobie dom i co? I skończyły się twoje marzenia? Że musimy po prostu myśleć dalej. Tak samo mi się wydaje, jeżeli chodzi o pasję, ale też jeżeli to rozmawiam już o twojej mamie, a to jest bardzo ciekawy wątek ogólnie w twoim życiu i widać, że taki, powiedzmy, wiodący. W podcaście Kuby Wojewódzkiego padły takie słowa, że mama Irena samotnie cię wychowywała, ale do którego roku życia? Bo wiem, że kiedy miałeś 3 lata, wraz z tobą uciekła z opolskiej Maliny i później poznała partnera, którego nazywasz teraz tatą. Tak, tak. No to rzeczywiście ewakuowaliśmy się, jak miałem tak około 3 lat. I później mojego tatę poznała, jak miałem bodaj 6 chyba. Jakoś tak. A pamiętasz dużo z tego okresu? Bo ja czytałem książkę, w której wspominasz te pierwsze wspomnienia, jak jedziesz w wózku i widzisz tą chmurę, gdzie była zaraz burza chyba z tego, co, z tego, co pamiętam. Pamiętasz dużo z tego okresu? Jednak kiedy dzieją się takie, powiedzmy, emocje dość ciężkie w życiu człowieka, to zazwyczaj są dość czarno zapamiętywane. Tak, no na pewno. Zresztą po latach trudno stwierdzić, czy w ogóle coś się pamięta, czy coś się wie z jakiejś relacji. No i to był mój problem. Jak zaczynałem pisać o pisaniu, to chciałem, że tę książkę o pisaniu na chłodno, to chciałem właśnie zacząć od tego pierwszego wspomnienia i usiadłem i zacząłem się zastanawiać, dobra, gdzie mogę umiejscowić jakiś ten taki pierwszy moment świadomości. No i wydawało się, że ten wózek i ta burza to jest właśnie to, no ale miałem wtedy 3 latka, czy to można pamiętać? Więc od razu zapytałem mojej mamy, czy taka sytuacja w ogóle była. I ona tak trochę zdziwiona, no była rzeczywiście. I mówię, dobra, ale to może mi opowiadałaś o tym gdzieś kiedyś później i ja stąd to pamiętam. No i takiej sytuacji nie mogła sobie przypomnieć. No więc wyeliminowawszy wszystkie inne możliwości, wyszło na to, że to jest to pierwsze wspomnienie. Ale czy tak jest na pewno? Nie wiem, wiesz, mogło tak być na przykład, że no umysł ludzki działa w niesamowity sposób i często sobie tak dopasowuje to do tego, co byśmy chcieli, nie, więc mogło być tak, że na przykład, no nie wiem, byliśmy gdzieś u jakiejś cioci czy u kogoś, moja mama to opowiedziała, ja to usłyszałem gdzieś tam kątem ucha i później to przyjąłem jako swoje wspomnienie, także trudno mi powiedzieć, ile wspomnień mam z tamtego czasu. Chyba niewiele, no bo no nie wiem, co ty pamiętasz z okresu, mając 3 czy 4 no latka. Nie, no, tam niewiele jest, nie ale są jakieś rzeczy. Są jakieś przebłyski, tak, jakieś takie jakby zdjęcia, klisze, ale to też po czasie trudno stwierdzić, czy to nie jest tak, że widziałeś jakieś zdjęcie po prostu kiedyś. Dokładnie. Gdzieś w jakimś albumie rodzinnym. A do tego dopisujesz sobie historię. Byłeś jedynakiem, chciałeś mieć rodzeństwo, czy było tobie tak dobrze, jak jest? No nie miałem jakiejś wielkiej presji, bo miałem dosyć dużo bliskich przyjaciół takich, którzy mieszkali w tej samej kamienicy, więc kupę czasu spędzaliśmy razem, tak naprawdę to całymi dniami coś tam kombinowaliśmy, więc nie. Kiedyś może, chyba każdy jedynak czy jedynaczka ma taki moment, że rzeczywiście myśli sobie, o, chciałbym mieć to. Brata czy siostrę, więc pewnie u mnie też takie były, ale nie wspominam tego jako coś, do czego bym bardzo namawiał rodziców.
Okej, okay, no bo wiem, że nie poznałeś dziadków od strony swojej mamy i na pewno postacią dla ciebie jednoznacznie ważną była ciocia babcia, tak jak mówisz o niej w książce Wala, to ona nauczyła cię opowiadać historię. Ty masz takie dni, kiedy tęsknisz? Jesteś sentymentalnym gościem? No, za moją ciocią to bardzo. To była bliska osoba przez bardzo długi czas i w ogóle zamiast do żłobka chodziłem do niej. Więc w tym pierwszym okresie formatywnym no, spędziłem z nią mnóstwo czasu. No i później też, bo tak naprawdę to dopiero cały czas byliśmy blisko w tym sensie. Pamiętam, że jak zrobiłem prawo jazdy, to mówiłem, że będę gdzieś tam wozić do jakichś koleżanek, do Bielska-Białej czy gdzieś. Więc też trochę tak czasu spędzaliśmy. No z perspektywy wydaje się, że nie tyle, ile powinienem na to przeznaczyć, no ale to zawsze tak jest, że jak ktoś odejdzie, to człowiek żałuje, że a dobra, to jeszcze mogliśmy pojechać tam, mogłem częściej przychodzić. Ja do mojej cioci na przykład wpadałem, o to może ci powiedzieć dużo o naszych relacji, jak miałem jakąś zagwozdkę damsko-męską na przykład, to po prostu waliłem do cioci, wiedziałem, że tam są zawsze drzwi otwarte. Mogę usiąść, wypaliliśmy tam godzinę, pół paczki fajek, dwie kawy rąbnęliśmy i wszystko przegadaliśmy. No więc to była taka dosyć fajna relacja. No i której mi brakuje, no też brakuje mi tych jej opowieści, właśnie potrafiła niesamowicie snuć historię, a miała z czasów II wojny ich mnóstwo, bo jak sama mówiła, że mój los to się plątał w straszliwy sposób i tak było. Uciekała przed jedną armią, później przed drugą, później gdzieś po piwnicach się chowała. No takie historie wielu ludzi, tych, którzy się wychowywali w trakcie II wojny miało, a ona miała jeszcze taki ewidentny talent do opowiadania. No też zadedykowałaś jej książkę i powiedziałaś o tym, jak leżała w no szpitalu. Tak. No niestety już się dowiedziała w szpitalu. Zresztą w ogóle przez długi czas się bardzo martwiła, co ja tam sobie z tym pisaniem wymyśliłem. Jak będę z tego żyć? Przecież to ani ZUS-u nie ma, ani nic, jak to bez emerytury. No ale co, chyba wyszło. No wyszło. No, cieszę się, że tak jeszcze trochę mogła zobaczyć tego. 2005 rok, to wychodziła wtedy pierwsza chyłka. 2015. Pierwsza chyłka wychodziła i zaraz później właśnie pierwszy Forst, w którym była dedykacja dla niej. No, ale to jeszcze wszystko było tak dosyć spokojnie, to jeszcze tak nie wystrzeliło. No więc mogła mieć obawy co do mojej przyszłości, ale jakoś na krótko przed tym, jak odeszła, podpisałem umowę, nie pamiętam na którąś książkę. No i tam po raz pierwszy dostałem zaliczkę, chyba jedyny w ogóle, bo tamtej pory już zaliczek nie brałem. Wtedy dostałem zaliczkę na 80 tysięcy. Za samo podpisanie papierka, nie? Więc dla mnie to było coś niesamowitego. A mojej cioci dało po prostu taki, no widziałem w jej oczach, że wtedy uwierzyła, że aha, dobra, to z tego to może żyć na poziomie. Czyli będzie dobrze. Usłyszałeś kiedyś od niej, że jest z ciebie dumna? No, mnóstwo razy. Mnóstwo razy. To a jest już taki moment, który widzisz, jak masz tak jeden wybrać z tych wszystkich momentów? No, gdybym miał jeden, jedyny wybrać, to może bym wybrał ten, o którym też napomknąłem w książce o pisaniu. Czyli to była taka sytuacja, że na etapie gimnazjum pisałem wiersze i to dosyć sporo, ponad setkę. I jak napisałem pierwsze 10 wierszy, to wydrukowałem i przyniosłem właśnie do mojej cioci. No i pamiętam jak dzisiaj, po prostu gdzie siedzieliśmy, w którym miejscu, pamiętam dokładnie jaką minę miała, bo w ogóle wcześniej nie wiedziała, że ja coś takiego robię. No więc wręczyłem jej te wydrukowane strony z tymi wierszami, siedziałem sobie, paliłem sobie tam fajkę. W gimnazjum, tak. No co, wcześniej zacząłem, no. I ona siedziała po prawej stronie i czytała sobie te wiersze i po prostu w pewnym momencie widzę, że autentycznie zaczyna płakać. I to był tak dla mnie niesamowity moment, że wiesz, tym co napisałeś wywołujesz tak silną emocjonalną reakcję, że tak bliska tobie osoba siedzi i po prostu ociera łzy, czytając. No więc wtedy mi dużo miłych słów powiedziała i dużo dumy się przebijało.
No ale wiesz, no, towarzyszyła mi w tych też ważnych momentach, kiedy pierwsza książka wyszła. Później pamiętam, jak czytała Parabellum, czyli tę pierwszą książkę, którą napisałem, a która została wydana jako druga. I to była historia drugowojenna. I w dużej mierze no wszystko to, czego nie mogłem wyczytać, to opierałem na tym, jak ona o tym opowiadała. Więc domyślam się, że czytając to miała takie trochę déjà vu, że ten klimat, cały ten klimat drugowojenny właśnie wydaje mi się, że odtwarzałem z jej opowieści. I wtedy też no, widziałem, że bardzo emocjonalnie to przeżywało. Piękny hołd. No, no myślę, że tak, że to jest jakaś forma hołdu. Dzieciństwo ogólnie nazywasz ogólnikami nomen omen. Wesołe i pozbawione nadmiernej ingerencji ze strony rodziców. Ale na pewno na ciebie duży wpływ miał twój przyjaciel Singh. Nazywasz jego geniuszem już w tamtych czasach, kiedy tworzyliście razem magazyn. Ty zaprzyjaźniłeś się kiedykolwiek jeszcze z kimś tak blisko jak z nim? No tak, bo miałem takie przyjaźnie, które trwały wtedy równolegle. Tak jak ci mówiłem, mieszkaliśmy z moimi przyjaciółmi w jednej kamienicy, a Singh mieszkał naprzeciwko. Więc mieliśmy taką dosyć zgraną paczkę. No ale nie wiem, czy taką drugą osobę kiedykolwiek później poznałem, bo to rzeczywiście był gość, który już mając naście lat napisał rzeczy do tego naszego magazynu, które ja czytam dzisiaj i one są dobrze napisane przez gówniarza, który miał tam 13 lat. To jest nieprawdopodobne, bo jak to porównuję ze swoimi tekstami z tamtego czasu, to tego się nie da czytać. Po prostu się nie da. To nie to, że to można jakoś poprawić. Zostało to z tobą. Tak. Jestem konsekwentny w tym względzie. Także widzę swój rozwój. Minimalny, ale jakiś tam jest. No nie, ale akurat ta przyjaźń właśnie w twojej książce jest opisana pięknymi słowami. To było coś takiego, co wzbudziło we mnie bardzo duże emocje, kiedy sobie czytałem tę książkę i ogólnie uważam, że jeżeli nawet ktoś nie lubi ciebie, to jest książka, która jest obowiązkowo do przeczytania, żeby zrozumieć, jak dużo emocji mogło być w twoim życiu i jak widzę na przykład rozrzut niektórych postaci, to teraz dużo bardziej to rozumiem dopiero po lekturze tej książki i wydaje mi się, że i tak ona jest mocno ocenzurowana, bo ona trochę chyba nie miała być o tym, tak mi się przynajmniej wydaje, a na tyle, dlatego też chciałem się zapytać, czy jesteś sentymentalny, bo wydaje mi się, że w tobie twoja historia jest bardzo mocno żywa. No tak, tak, no, no gdybyś mi kazał odpowiedzieć tak, nie, to bym powiedział bez zawahania, tak, jestem bardzo sentymentalny. Ja w ogóle lubię wracać do przeszłości, lubię ją obracać pod różnymi kątami, lubię się przyglądać w jakimś nowym świetle. No, dla mnie to wszystko jest fascynujące, to jak działa ludzka pamięć, ludzkie emocje, jak to się wszystko przeplata, jak przez te emocje pamiętamy jedną rzecz tak, a inna osoba zupełnie inaczej. No i tak, było dosyć szerokie spektrum emocji w moim życiu i to się na pewno przekłada na to spektrum bohaterów właśnie, o którym mówisz. Dla mnie to są prawdziwe postacie, więc w każdą wstrzykuję coś prawdziwego. No dlatego zacząłem tą rozmowę, kim byłeś, zanim sam się je poznałeś, bo wydaje mi się, że mogłeś mieć różne momenty swojego życia. Też wybija mi się to od razu, że jak 29 sierpnia 2002 roku utonął Silk, no na osiedlu, z którego ty wraz z mamą uciekałeś od twojego taty. To też jest pewnego rodzaju koło, które mniej więcej ta historia zatoczyła. Ty dobrze zniosłeś jego śmierć? No tak jak może znieść nastolatek. No to było... to była potworna dekonstrukcja świata całego, to na pewno. Nie popadłem w żadne stany depresyjne, ani nic w tym stylu. Ale no, jest to jakaś cezura w moim życiu, która oddziela taki okres, powiedzmy, beztroskiego dzieciństwa od tego, co jest później, czyli prawdziwego życia. No, ale to dla nas wszystkich był szok, no bo żaden nastolatek nie spodziewa się, że pewnego dnia po prostu straci jedną z najbliższych osób. No ale nie znokautowało mnie to. W tym sensie, no... Na pewno też mi pomógł ten nasz magazyn Vice Versa, bo wiedziałem, że muszę to pociągnąć dalej dla niego, więc miałem czym się zająć tak po prostu z dnia na dzień. Tym bardziej, że wpadłem na to, że jeden cały numer poświęcę jemu i tam zebrałem jakieś wspomnienia na jego temat od naszych przyjaciół, opublikowałem jego stare teksty jakieś.
jakieś grafiki, no bo to był gość, który naprawdę robił wszystko, więc cokolwiek byś wymyślił, to aha, dobra, to on mógł ci podesłać coś, co w tym gatunku, gdzie próbował sił. Także te zajęte ręce na pewno mi pomogły. Mhm. Ale to też potwornie bolesne, no pomyśl sobie, że przeglądasz, wróć do tych wspomnień, bo ty nie musisz o tym myśleć, że przeglądasz teksty ku twojego przyjaciela, którego już nie ma i to czytasz. No. Tak, tak, to było okropne, tym bardziej, że przeglądałem praktycznie wszystko, co miałem na temat Sinka, więc też nasze jakieś korespondencje, w tamtych czasach się jeszcze maile pisało, znalazłem nawet jakieś stare dyskietki, bo to były jeszcze te czasy, że się tam na tych dyskietkach 1.44 podrzucaliśmy tam sobie jakieś coś tam w notatniku, nie wiem, pisaliśmy jakieś programy czy coś, no i zawsze do tego był dołączony jakiś plik tam z jakimiś pierdołami, więc wszystkie te pierdoły czytałem. No i no tak, to było na pewno taki wgląd w to, co utracone, jeszcze pełniejszy, ale no dzięki temu, że to wszystko czemuś miało służyć, a nie tylko użalaniu się nad sobą, no to było naprawdę, naprawdę pomocne. No mogło cię to rozłożyć, bo to musi być duży bagaż emocji dla młodego człowieka do uniesienia. Jednak już nie nosisz do szkoły tylko książek, tylko jest to z tyłu, że nagle możesz stawać się dorosłym człowiekiem. No ja to gdzieś próbowałem połączyć z tym, jak napisałeś coś takiego, że w kłopoty ładowałeś się częściej niż dzisiaj młodzi ludzie ładują telefon, więc to wiesz, to trochę świadczy o tym, że telefon czasami ładujesz 2 razy dziennie. No więc tak. Uważam, że intensywność mogła być dość spora, a to się wiąże z tą śmiercią? Nie, z tą śmiercią wiąże się odchył w drugą stronę. To znaczy ja do tamtego momentu miałem te takie najbardziej szalone rzeczy. Mm-hmm. Od momentu, kiedy Sing odszedł, to się trochę uspokoiłem, no bo on też zawsze był takim trochę moim kompasem moralnym. On mi pomagał obierać taki azymut tego, co dobre i tego, co rozsądne. Bo to był bardzo inteligentny gość i wiedzący, co się powinno robić, a czego się nie powinno robić. Więc pamiętam, że jak się dowiedział, że palę, to powiedział chyba, że mi łeb upierdoli. No coś w tym stylu w każdym razie. Rozsądny człowiek. No tak, no to właśnie tego typu. Krótko i na temat. No, ale takie przyjaźnie są bardzo ważne, jeżeli chodzi o ten okres dorastania i naprawdę... No w ogóle to się rzadko zdarza, żeby dwóch facetów dbało o siebie na tyle, żeby właśnie przejmować się jakimiś tam rzeczami, które drugi robi i które mu szkodzą, nie? Mhm. No ogólnie ten wasz pomysł na konstrukcję waszego życia, dzieciństwa, nazwijmy to z takiej perspektywy, jest dość unikalny. No jak czytałem o tym projektowaniu stron, na początku w notatniku, później w pajączku, robienie tego magazynu, te rzeczy wydają się dzisiaj dość mocno szalone, zbieranie tej bazy subskrybentów, że 100 osób i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko nabierało trochę dla mnie zupełnie innego wyrazu tego, co robisz dzisiaj, jaka to jest po prostu też, jakim byłeś człowiekiem wielu talentów jednak, no bo dzieci zajmują się zazwyczaj innymi rzeczami niż te, którymi wy się zajmowaliście, ale miałeś też propozycję śpiewania w zespole metalowym, z tego co kojarzę. Kiedyś tak było. No. Dlaczego tego nie podjąłeś? Pisałeś wiersze, mogłeś czuć się poetą, który będzie mógł wyrazić swoje emocje na scenie. Co cię nie przekonało? No było to trochę kuszące, ale po prostu jakoś nie... To nie był świat, w którym bym się odnalazł chyba. Mm-hmm. No, ale słuchałeś metalu, to było dla mnie bardzo... Tak, no to wiesz, zawsze każdy, kto słucha jakiejś muzyki tak bardzo intensywnie, to też chce ją tworzyć w pewnym momencie. Mm-hmm. Z tym czytaniem książek wydaje mi się, że jest podobnie. A dlaczego? Nie wiem, po prostu jakoś nie było to dla mnie tak atrakcyjne, jak to wszystko inne, co robiliśmy. A byłeś wstydliwym gościem? Bo to mnie też zastanawiało, czy na tyle rzeczy, które robiliście, one były zamknięte powiedzmy z perspektywy dwóch kumpli albo sam w domu, a czy wstyd nie grał tutaj jakiejś roli? Nie, chociaż nie, różne miałem okresy. Jak byłem w podstawówce, to może byłem rzeczywiście bardziej wstydliwym dzieckiem. No później w gimnazjum to była taka eksplozja, że właściwie no robiło się wszystko i imprezowało się tak do późnych godzin porannych i się szło, gdzie tylko się dało. I w liceum trochę to kontynuowałem. Także takie bym okresy wyróżnił. No ale rzeczywiście, no to co robiliśmy, to było w sensie kreatywnym.
a nie chlania i tak dalej, to było dosyć szalone, mhm. bo przecież to było no, ponad 20 lat temu, w czasie kiedy jeszcze, no, powiedzmy 2001 rok, no to tak naprawdę internet w Polsce raczkuje jeszcze. Nie dzieje się wiele rzeczy, a my sobie ruszamy z magazynem internetowym. Ale to wszystko było takie dosyć dla nas naturalne, bo pamiętam, że jeszcze w podstawówce zakładaliśmy jakiś klub trzech detektywów. Tak, tak, legitymacje. Legitymacje robiliśmy, laminowaliśmy je, wszystko pełna profeska. I później mieliśmy dużo jakichś różnych projektów, właśnie gry chcieliśmy pisać razem. Mhm. Projektować strony internetowe, później założyliśmy taki magazyn o piłce nożnej. Tak, tam pisaliście o Ikerze, Kasijasie i tak dalej. Tak. Zresztą mam do dzisiaj te pliki wszystkie. No. Tylko nie da się tego czytać oczywiście. O, może kiedyś wydam. Jako bonus do jakiejś książki. Ale do tego zawsze czułeś się artystą? Do tego zawsze czułem jakieś takie magnetyczne przyciąganie właśnie. Nie wiem dlaczego. Bo jak pytałeś właśnie o tą propozycję, żeby się sprawdzić na wokalu, no to kompletnie po prostu nawet nie wiem, co ci odpowiedzieć, bo to było dla mnie tak nieatrakcyjne, że właściwie nawet tego na dobre nie rozważałem. A te wszystkie inne rzeczy, które się wiązały właśnie z tworzeniem czegoś w słowach, jakoś były dla mnie tym naturalnym podwórkiem moim. No na podwórku też złamałeś nogę naśladując Rivaldo i zacząłeś pisać pamiętnik. O czym tam pisałeś? No to też mam do dzisiaj ten pamiętnik. Rzeczywiście tak było, że próbowałem zrobić przewrotkę. Znaczy nauczyć się tej przewrotki, a no niestety mieliśmy takie boisko, jak to wtedy bywało, betonowe i dosyć nierówne, więc to się skończyło złamaniem kości śródstopia. I musiałem kiblować po prostu przez 2 tygodnie w domu z tym gipsem. Szukałem sobie różnych zajęć, właśnie zacząłem pisać pamiętnik i te pierwsze wpisy, no pierwszy wpis jest o tym, że mam gips. Mm-hmm. To się zaskoczę. Spodziewałem się tego, czytając twoje książki. To jest pierwszy wpis, że nie mogę grać w piłkę. Drugi wpis jest, że nadal mam ten gips. Czekaj, bo to brzmi jak piłka. W trzecim też piję. Tak. Trzeci, czwarty wpis już jest też dalej na ten temat, ale ciekawie się zaczyna robić dopiero od momentu, kiedy jadę do szpitala, żeby ten gips ściągnąć. No oczywiście wcześniej są jakieś urozmaicenia, na przykład swędzi mnie noga, nie mogę się potem podrapać. I później od momentu, kiedy ten gips znika, już się zaczyna taka wartka akcja, bo już są opisy dokładnie wszystkich podwórkowych meczów z wypisanymi składami, z tym, kto strzelił bramki i tak dalej, co się działo tam, jakie dziewczyny tam były na linii bocznej się przyglądały, co która powiedziała. No wszystko jest po prostu pełna dokumentacja mojego ówczesnego życia, co jest bardzo ciekawe. No dosyć szybko mi przeszła ta skrupulatność, bo tam jest kilka takich wpisów naprawdę no, w detalach opisujących to, co się działo, a później już widzę, że tak trochę po łebkach zaczynałem. Później opisywałem jakieś seriale, które oglądałem, coś o Star Treku było. No to też kręgosłup twojego dzieciństwa na VHS-ie. Na pewno. To na 100%. Jakbym miał wybrać jedną rzecz, która tak mocno mnie ukształtowała w sferze popkultury, no to na pewno był Star Trek. No i teraz to wszystko już jest jeszcze bardziej jasne. A myślałeś o tym, żeby dzisiaj pisać pamiętnik albo pamiętnik, dziennik? To mogłoby być świetna rzecz. No trochę mi przeszło to przez myśl, jak się pandemia zaczynała, bo stwierdziłem, że wiesz, w takich pierwszych dniach dopiero, jak jeszcze wszystko było obce i nie wiedzieliśmy za bardzo, co się dzieje, ile to potrwa i do czego doprowadzi, to przeszło mi przez myśl, że może dobrym pomysłem by było, żeby codziennie spisywać, co się dzieje, tworzyć taki właśnie pamiętnik, dziennik, trochę zdarzeń, no bo może się kiedyś przydać. I rzeczywiście trochę próbowałem przez pierwsze dni coś takiego robić. Trochę mi się koncepcja zmieniła, bo doszedłem do wniosku, że mogę to później w książce po prostu zagospodarować jakieś. Nawet jeżeli to się nie okaże czymś ciekawym samo w sobie, no to byłem przekonany, że za ileś lat będę pisał o tych pierwszych momentach pandemicznych i wtedy mi się to przyda. No to te konkretne opisy tego, ile tam było przypadków, co się działo konkretnie i tak dalej, i tak dalej.
No ale gdzieś tydzień wytrzymałem i stwierdziłem, że o nie. Nie, tak szybko z tego nie wyjdziemy, to nie ma większego sensu. A to szkoda. Był u mnie Andrzej Seweryn i wiesz, że on ma notatki, o Jezus, tam, będę strzelał z jakichś tam z początku lat 70. do dzisiaj codziennie prowadzi dziennik i ma wszystko pozapisywane, co robił, jaki był dzień, jaki miał nastrój. I to mnie tak też zainspirowało do tego pytania, że kiedy potrafisz pisać i barwnie opisujesz rzeczywistość, to może być piękna pamiątka, jeżeli ktoś kiedyś chciałby napisać książkę albo nagrać film o gościu, który całe życie siedział i pisał książki. No tak, to by było pomocne. No właśnie, i zostawiłbyś mało pola do interpretowania twojego życia w inny sposób, niż ty je widzisz własnymi oczami, a z drugiej strony, tak jak rozmawiamy dzisiaj o twoim, powiedzmy, dzieciństwie i dorastaniu, to dużo rzeczy po prostu się zaciera z czasem, a najfajniejsza ta perspektywa jest ta, w której znajdujesz się w tej chwili. Bo jednak sam o tym powiedziałeś, że wspomnienia dość mocno się zmieniają z czasem, mhm. I po prostu albo one stają się bardziej wyblakłe, albo patrzymy na nie z dużo większą łaskawością, bo jesteśmy starsi i wiemy, że to było mniej znaczące, a najważniejsze tak naprawdę są te emocje, które były w tamtym czasie. Bo to one wtedy o nas mówiły najwięcej, a nie to, jak dzisiaj filtrujemy to przez głowę 36-letniego gościa, który wraca wstecz, bo wtedy się czuje ten gniew, wtedy te emocje są najbardziej wyraziste, bo często jako dzieci albo nastolatkowie jesteśmy zero-jedynkowi. Mhm. Pomyśl sobie, jak dzisiaj jest mało sytuacji, w których pewnie byłbyś zero-jedynkowy. Tak, to prawda. No, ja w ogóle uważam, że pamięć nie ma takiej funkcji rejestrowej. To znaczy, ona nie rejestruje zdarzeń, tylko poniekąd je kreuje. Mhm, tak. Nie jest tak, że pamiętamy, co się działo, tylko to, co byśmy chcieli, żeby się wtedy wydarzyło. No ale to w ogóle jest też temat, w którym się zajmuje się i psychologia, i filozofia, ale też mój gatunek, czyli kryminalistyka, bo myślę, że w jej ramach najbardziej klarownie właśnie wychodzi to, jak niesamowicie mylna i zwodnicza jest ludzka pamięć. No ja pamiętam, że miałem kiedyś zajęcia z jakiegoś tam podgatunku kryminalistycznego i było tak, że to były jakieś warsztaty. Siedzieliśmy w dosyć dużej sali, dosyć dużo osób było na niej. I w pewnym momencie drzwi się nagle otworzyły, wpadł jakiś facet zamaskowany, przeleciał przez całą salę, porwał laptopa z biurka prowadzącego. Prowadzący oczywiście odgrywał swoją rolę, że jest zaskoczony i nie wie, co się dzieje, ratunku. Gość wyleciał z tym laptopem. No i zanim ktokolwiek tam zdążył jakoś zainterweniować, to prowadzący powiedział, słuchajcie, to było ustawione, spokojnie, wszystko jest okej. Pogadaliśmy sobie chwilę, że wszyscy się tam oczywiście lekko spieli i minęło może 5 minut i on powiedział, dobra, teraz robimy test. Rozdał wszystkim kartki, napiszcie, jaki kolor spodni miał ten gość, czy miał koszulę, czy miał może bluzę, może był w czapce, może miał jakąś maskę, miał, nie wiem, ciemne okulary. No i cała sala zaczęła, no i był jeden tylko warunek, że od teraz jest cisza i nikt nic nie konsultuje, nie podgląda, bo to jest eksperyment. I rzeczywiście było tak, że po prostu każdy pisał, kurwa, coś innego. Jeden napisał, że gość był w czapce, drugi, że był blondynem. No niesamowite rzeczy po prostu. Jeden, że miał czerwoną bluzę, drugi, że żółtą bluzę. Rozumiesz, są tak duże różnice, że po prostu aż człowiek nie był w stanie tego objąć umysłem. Jak to jest możliwe? I oczywiście się kłótnie zaczęły. No co ty mówisz, jaka czapka? Czy ten facet był łysy? I tak właśnie działa ludzka pamięć. To 5 minut po zdarzeniu. Więc no tu kluczowe oczywiście były emocje, bo to też się zawsze podkreśla w kryminalistyce, że my rejestrujemy takie zdarzenia silnie emocjonalne, no bo coś, jakieś przestępstwo się wydarza, więc nasz umysł działa w niesamowicie zabawny sposób, po prostu kreując rzeczywistość. I dlatego zeznania świadków często są o kan dupy potłuc, bo jeden powie, że facet przyjechał czarnym samochodem, a drugi, że on miał, nie, to był srebrny samochód. Bo gdzieś tam w jego głowie, w
wcześniej gdzieś, może mu się przywinął, może podświadomość coś podsunęła i tak dalej. A było jakieś rozwiązanie tego, na przykład, jakie emocje wpływają bardziej ku zapamiętywaniu, czy wtedy, kiedy jesteś spokojny, bo wydaje mi się, że w długiej perspektywie życia, kiedy jesteś spokojny, tego nie zapamiętujesz. Zapamiętujesz albo górę, albo dół. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to są dwa stany, gdzie najmniej realistycznie to zapamiętujesz. Zapamiętujesz, że coś by się takiego wydarzyło, ale masz najmniej szczegółów dookoła tego wszystkiego. No tak, tak, właśnie taka jest zasada. No. Okej. Okay. Generalnie no, w przypadku świadków to oczywiście im szybciej ktoś powtórzy to komuś innemu, no to tym większe prawdopodobieństwo, że to rzeczywiście jest zgodne z prawdą. No, więc tu, zresztą funkcja powtarzania no, to nie od dziś wiadomo, że kształtuje naszą pamięć. No albo jakiś efekt potwierdzenia. No, jeżeli ty widziałeś gościa w żółtej bluzie i ktoś ci powie też, że widział w żółtej, no to za 50 lat będziesz pamiętać, że rzeczywiście tak było. Śmieszne trochę, szczególnie, że tamtemu mogło się wydawać, że w żółtej, a ty utwierdzisz się po prostu w swoim błędzie i podążasz za tym dalej. Ale jeszcze często tak bywa w sądach. Później się okazuje, że rzeczywiście ktoś po prostu usłyszał od innej osoby jakiś świadek i w ogóle zmienił swoją wersję. No, zupełnie naturalne. No, ludzie to są istoty, które mylą się i z przypadku, i celowo, więc to są takie momenty, które ciężko odróżnić, ale też takim momentem przełomowym w twoim życiu był ten moment, kiedy zepsuł się monitor na tydzień i musiałeś usiąść w fotelu swojego taty i zacząłeś czytać jego książkę i potem jeszcze do komputera nie usiadłeś przez następny tydzień, bo to był chyba taki moment, gdzie faktycznie zacząłeś się interesować zupełnie inną literaturą niż interesowałeś się wcześniej. Ty wracasz do tamtych książek, które czytałeś w tamtym momencie? Kiedyś próbowałem przeczytać tę książkę, od której to się zaczęło, czyli to był... Niewidzialni? Niewidzialni, tak. Michaela Marshalla, ale mogę się mylić, bo to jest autor kompletnie nieznany. Tak. Tylko stąd go pamiętam. Próbowałem kiedyś to czytać, ale jakoś nie znalazłem tej iskierki fascynacji, która towarzyszyła mi za pierwszym razem, tak to oględnie ujmę. Ale no tak rzeczywiście było, że do tamtej pory generalnie koncentrowałem się na tym, co się dzieje w komputerze, jeśli chodzi o taką rozrywkę domową, powiedzmy. I nie miałem takich dłuższych okresów czytania. Zawsze gdzieś tam jakaś książka się przewijała, wiadomo, nie licząc lektur. Ale nie było to tak, że wpadałem po uszy. Bardziej, że po prostu było to coś naturalnego, gdzie tam od czasu do czasu się parę stron przerzucało. No a wtedy po prostu byłem pod ścianą. Zresztą to była jakaś taka sytuacja, że moi koledzy chyba byli na wyjazdach wakacyjnych. Chyba dlatego nie miałem w ogóle zbyt dużego wyboru, jak się pozbyłem tego monitora. No więc po prostu wziąłem książkę, która leżała i zacząłem czytać. Ale wtedy rzeczywiście wpadłem tak, że po prostu pochłaniałem jedną za drugą. No to była książka na dzień, książka na dzień. Tak, tak, tam było, że 14 książek w 14... 14 dni, tak. Tak, to naprawdę dobre tempo. No i ten zaadoptowany balkon na pokój, to no też tak. Bardzo, bardzo fajna historia. No zobacz, jak rozmawiamy, to jest duże spektrum od cioci po rodziców, przyjaciela, jest tutaj zespół rockowy i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę poszukiwałeś od programowania. To czym dla ciebie dzisiaj jest szczęście? No, to jest świetne pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle ludzie się dzielą na dwa typy. Oczywiście generalizuję, ale pod kątem tego postrzegania szczęścia to wydaje mi się, że są takie dwa modele, że jedni to postrzegają jako taki jakiś krótki, euforyczny wybuch, coś wielkiego, no i żeby to się działo w miarę często. Brzmi jak orgazm. Powiedzmy, że nie to konkretnie miałem na myśli, ale możemy też sprowadzić. Natomiast drudzy upatrują szczęścia w takim trwałym spokoju. Nie wiem, czy to dosyć klarownie rozgraniczyłem, ale tak staram się mniej więcej. Jasne, zrozumiałem. Że ktoś chce po prostu często być na wyżynach, a ktoś po prostu chce być cały czas na takiej spokojnej tafli. No więc ja się na pewno zaliczam do tej drugiej grupy. Dla mnie definicja szczęścia no to jest po prostu taki trwały spokój. Brak konieczności przejmowania się jakimiś rzeczami destrukcyjnymi dla psychiki czy dla życia. No i tak, nie potrzebuję jakichś wielkich emocji typu, nie wiem, skakanie na bungee, żeby czuć się szczęśliwym, czy innych jakichś szalonych rzeczy.
A to zawsze był dla ciebie spokój? Nie. To dopiero się wykształciło we mnie na pewnym etapie, bo kiedyś po prostu musiałem coś robić. Musiałem gdzieś być, gdzieś jeździć, poznawać świat. O, to było... To był ważny komponent szczęścia, właśnie na przykład podróże, żeby tutaj zobaczyć, tam zobaczyć, odhaczyć to miejsce, inne miejsce. Pojechać z przyjaciółmi na 2 tygodnie, nie było nic lepszego. 2 tygodnie gdzieś w obcym mieście i codziennie imprezować sobie. Natomiast w pewnym momencie właśnie przerodziło się to dla mnie w taką potrzebę spokoju. Mhm. A jak ty imprezowałeś? No nie tak jakoś specjalnie lekkomyślnie, bo to może tak brzmi, jakbym rzeczywiście nie wiadomo co robił. A to jest twoja interpretacja. No tak. Ja myślałem, że delikatnie, z lampką wina, po prostu delikatnie głośniej muzyka. Nie, aż tak delikatnie to nie. Nie, no ja lubiłem takie imprezy w gronie znajomych. Niekoniecznie to musiało być małe grono, ale w gronie znajomych. Nie lubiłem takich, wiesz, typu jakichś wielkich imprezowni. Mhm. I innych rzeczy, tylko takie porządne nawalenie się w dobrym gronie. Jest śmiesznie, jest tam dużo rzeczy do obgadania, nie wiem, gramy w karty, no tego typu. A o czym najczęściej rozmawiasz w takim swoim gronie, pijąc sobie twój ulubiony alkohol? No to alkoholu, bo jako, że to jest wino, to wiesz, to mam też znajomych, którzy mają podobnego pierdolca na punkcie wina, co ja. Więc każda taka sytuacja, no to jest przyczynek do analizy tego, co pijemy. Przynajmniej do pewnego momentu, bo od pewnego etapu to już nie ma kompletnie znaczenia oczywiście. Duże spektrum. Ale lubisz na przykład filozofię, rozważać na tym, jak się zmienia życie, co będzie dalej, pewnie. Co było kiedyś? Pewnie to się wiąże z tym, co mówiłeś, czyli z tym sentymentalizmem, bo to wydaje mi się, że jest sprężone. Analiza przeszłości z jakąś próbą wykoncypowania też przyszłości. Plus jeszcze zrozumienie teraźniejszości. Mhm. No lubię sobie i jaja porobić i porządnie pogadać. Tak najkrócej ta odpowiedź mogłaby brzmieć właściwie. No i dobrze, taka może być też. Ja to po prostu widziałem w wielu różnych wywiadach, dlatego też to mnie po prostu zastanawiało, bo są wywiady, gdzie są właśnie jest dużo śmiechu, żartów, bluzgów i tak dalej, a są rozmowy, gdzie widać, że dobrze, czujesz się dobrze i w jednej, i w drugiej roli, że to nie jest tak, że coś ci uwiera, a coś ci sprzyja bardziej, raczej po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia wiatru i tego momentu, gdzie pobiegniesz albo popłyniesz po prostu razem z nim. Ciekawym tematem jest też skaza na twoim debiucie, że tam przez wszystkie zawirowania zabrakło dedykacji dla twoich rodziców. No później to nadrobiłeś, dedykując poprzednią, następną i każdą kolejną książkę dla nich. Ty zawsze byłeś tak realnie wdzięcznym dzieckiem? Bo to tak dzisiaj wygląda, ale zastanawia mnie właśnie tamta perspektywa, jak już rozmawialiśmy o emocjach i o zacieraniu się tego wszystkiego. Jak wspominasz siebie jako tego nastolatka, który trochę bałaganił, przynosił gnój, no bo imprezując do późnych godzin raczej mama nie była szczęśliwa. To jak ty to wspominasz? No, na pewno nie określiłbym siebie jako niewdzięcznego dzieciaka. No tu znowu w parę różnych okresów wchodzi. No w tym pierwszym okresie podstawówki na pewno nie było wiele zastrzeżeń takiej natury do mnie. Ogólnie do zastrzeżeń do dziecka z podstawówki za wiele nie ma, jak sobie. O, się, jak się wybierasz. U mnie w podstawówce bywali tacy, no. Do których już były wyraźne zastrzeżenia. Nie, nigdy nie byłem takim jakimś, wiesz, niewdzięcznym, nie wyrzekającym się, czy nieszanującym rodziców dzieckiem. Zawsze ten szacunek okazywałem i bliskość, wydaje mi się. Zresztą widziałem, jak to różnie bywało u moich kumpli, którzy w pewnych wypadkach odnosili się tak w rozmowach, wiesz, jak to gówniarze, dosyć lekceważąco do rodziców. To mnie na przykład nic takiego przez gębę by wtedy nie przeszło. Więc wydaje mi się, że to była taka naturalna progresja. Tylko że na pewnym etapie to wszystko przyjmujesz jako taki fakt zastany. No. To, że rodzice robią dla ciebie to, to i to, że mają jakieś wyrzeczenia, że starają się, żeby było ci jak najlepiej, to tak naprawdę jesteś na tym etapie dosyć bezrefleksyjny w tej sferze. Więc może nie doceniasz tego tak, jak powinieneś. No ale to później z wiekiem przychodzi i możesz nadrabiać wtedy. A ty zawsze wiedziałeś, że ten tata
jestem nowym tatą, tak nazywając to w tym twojej nomenklaturze, bo zastanawia mnie po prostu, bo to też jest taki bunt dziecka, który jest na przykład powiedzmy z mamą, no i jest, wiesz, do tej mamy przyczepione, no bo jesteście drużyną, jesteście razem. Ty wiedziałeś to od samego początku, czy to było tak jakoś tobie przedstawione? No, my w ogóle z moim tatą mieliśmy taki jakoś tak szybko zbudowaliśmy tę relację, wszystko tak kliknęło, że praktycznie on się pojawił i już byliśmy razem. Zresztą to było wielkie takie love story moich rodziców. Wybuchło, po prostu eksplodowało, tak że po 2 miesiącach już chyba mój tata się wprowadzał do nas. W ogóle kompletne szaleństwo. Gdzieś przyjeżdżał do mojej mamy takim wojskowym starem do pracy i tam wyciągał, żeby wyszła na chwilę. Oczywiście w mundurze wojskowym. Więc to tego typu relacja była i jakoś w ogóle kiedyś próbowałem sobie przypomnieć właśnie, czy jak się pojawił w naszym życiu, to był jakiś taki etap przejściowy, takie oswajanie się dziecka, ale wydaje mi się, że nie, że to się zaczęło jakoś tak naturalny sposób. Zresztą mój tata dzisiaj wspomina, że jakąś taką potrzebę bliskości wobec niego okazywałem, że on właściwie też miał stresa na pewno ogromnego. No właśnie, dlatego też o to zapytałem. Nie za bardzo chciałem wchodzić w tą moją historię z butami, ale to jest po prostu interesujące, jak to ugruntowuje po prostu później ciebie. No tak, tak. No więc było tak, że jakoś tak z automatu wszystko nam się spasowało i wpasowało. I mówię ci, po 2 miesiącach już mieszkał z nami, a ja miałem wrażenie, że facet jest z nami od zawsze. I w ogóle trudno było sobie wcześniej wyobrazić, jak to było bez niego. No więc miałem ogromne szczęście, bo to naprawdę, naprawdę różnie bywa. No. No wyglądasz na szczęśliwego, jak to mówisz. Mogę tak ci powiedzieć tak, z mojej perspektywy. To był dla mnie bardzo, bardzo szczęśliwy okres, dla mojego taty też, no bo on też w swojej przyszłości ma takie traumatyczne przejścia, że stracił dziecko na bardzo, bardzo wczesnym etapie, właściwie jeszcze niemowlaka. No więc też wypełniliśmy, myślę, taką lukę w swoich życiach właśnie, którą mieliśmy wypełnić. A ty miałeś kiedykolwiek kontakt ze swoim biologicznym tatą, czy kompletnie to zostało gdzieś zatracone? No miałem kontakt taki dosyć formalno-prawny, tak to nazwę, bo jak skończyłem 18, to dostałem pismo o zwrot alimentów. No i musiałem, oczywiście z wezwaniem do sądu. No i tak nie bardzo chciałem się stawiać, bo czułem, że to jest jakaś próba właśnie takiego, bo nie chodzi tu o zwrot kasy, bo te alimenty to nie było dużo pieniędzy, ale czułem, że to jest taka próba właśnie ściągnięcia mnie na siłę gdzieś, gdzie możemy się skonfrontować, więc uznałem, że no to nie, to okej, okay, to jest batalia, no to wchodzę w buty wojenne w takim razie. No i zasiadłem do tego tak dosyć nieźle. Nie, to może już miałem więcej lat, bo to byłem już na prawie, już byłem taki dosyć oblatany z przepisami. Czyli ten pozew musiał dotyczyć po prostu zwrotu alimentów, aha, już wiem, między 18 rokiem życia, a momentem, kiedy to pismo przyszło. Czy coś takiego. No jakoś to tam prawnie było ugruntowane. No i postawiłem sobie za punkt honoru, żeby tę sprawę wygrać, nie stawiając w ogóle nogi w sądzie. No i rzeczywiście się udało. Jak chcesz, miałem pewną satysfakcję. A przypominasz swojego biologicznego taty z wyglądu chociażby? Nie. Bo z mamą na pewno o tym przegadaliście. Tak. No, myślę, że większość genów po mamie odziedziczyłem. Chociaż wiesz, no, kogo zapytasz, to są różne opinie oczywiście, bo każdy dostrzega w człowieku jakieś tam elementy tego rodzica, a inny drugiego rodzica. Ale wydaje mi się, że nie. Większość mam jednak po mamie. Ja mogę zapytać tylko ciebie, więc to tak to zrobię. King pisze zawsze z taką myślą, że czy ta książka spodoba się jego żonie. Ty, pisząc swoją pierwszą książkę, pokazywałeś ją Dagmarze po kolei 10-20 stron i tak naprawdę po setnej stronie nastąpił pewnego rodzaju przełom. W życiu tobie najbardziej brakuje miłości? Nie, właściwie to znaczy, moje wahanie wynika z tego, że chciałbym ci dać jakąś alternatywę, czego mi brakuje, ale nie bardzo wiem, co by to mogło być. Bo właściwie niczego mi nie brakuje. No, jaki szczęśliwy człowiek.
szczęście, no tak, to ten spokój, ta linia. No tak, no bo długo pracowałem nad tym, żeby to szczęście osiągnąć. Więc nie odczułem jakichś takich wyraźnych braków, które by mi się nasunęły na... No ale to z partnerką i bez partnerki odczuwasz dokładnie to samo? No różnie bywa, bo też różne są etapy związków i różne są etapy samotności. Ja generalnie tak, no i potrafię być szczęśliwy w związku i potrafię być szczęśliwy będąc samemu. Chociaż to też jest inny rodzaj szczęścia, no bo jednak jak z kimś dzielisz życie, szczególnie na tym początkowym etapie, no to są takie okresy euforyczne dosyć, kiedy wszystkie twoje emocje buzują i to jest rodzaj szczęścia, które się znajduje może właśnie na tym drugim spektrum, o którym rozmawialiśmy. Mm-hmm. Jak jesteś sam, to włącza się to drugie, chociaż no też ale później finalnie wypada. Wracamy do punktu stabilizowania. No tak. Nawet te spektrum zakochania przez wielu osób i psychologów jest porównywane do spektrum narkotycznego, że jesteśmy po prostu na haju, że jest to taki haj szczęścia, a później po prostu schodzimy do normalności, więc ciężko mi jakoś tak uwierzyć w to, że samemu potrafisz być tak samo szczęśliwy jak z kimś. No tak, dlatego właśnie mówię o tych dwóch rodzajach, bo to nie jest ten sam rodzaj szczęścia, nie? Mhm. Ale czy można być równie szczęśliwym, tylko w inny sposób, porównując samo natężenie szczęścia? Myślę, że można. Dużo ludzi tak żyje. No jasne, że tak. Możesz Fordem Fiestą jechać 200 i Lambo jechać 200. Ale teraz pytanie, którym wolisz. No tak, to prawda. Więc to jest po prostu kwestia tego. A ty się dobrze odnajdujesz w związkach? Dobrze, ale równie dobrze się odnajduję w samotności. Dla mnie i jedna, i druga forma. Znaczy nie jest tak, że miałbym sobie pomyśleć, że aha, mój idealny świat to jest bycie w związku, albo aha, mój idealny świat to jest bycie samemu. No i to nie jest dla mnie przerażającą wizją, ani jedno, ani drugie. No bo ty bardzo dobrze adoptujesz rzeczywistość do swojego poziomu życia. To też wynika już z tej całej rozmowy, że po prostu niezależnie jakie warunki zostałeś, potrafiłeś się po prostu w nich odnaleźć i nie było tak, no nawet jeżeli zmarł ci najlepszy przyjaciel, nie mówisz o żadnym stanie depresyjnym i tak dalej, no tylko bardziej w perspektywie tego, że zabrałeś wszystko i stworzyłeś numer wydania o nim, więc to po prostu gdzieś tak stworzyło we mnie takie pytania. W twoim życiu z bólu tworzy się coś kreatywnego? No często tak, ale jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, to myślę, że to jest też duża zasługa bycia przygotowanym na to, co się dzieje. To znaczy... No w przypadku śmierci Sinka ja po prostu byłem dosyć oswojony ze śmiercią, na pewno bardziej niż moi rówieśnicy, właśnie z tego względu, że dziadków nie znałem w ogóle. No więc jakoś powiedzmy na bardzo wczesnym etapie życia musiałem zadać pytanie, dlaczego inni mają babcię i dziadka, a ja nie mam, o co chodzi? No i tutaj moja mama musiała na pewno jakąś konstrukcję taką wykoncypować, żeby temu dziecku jednak przedstawić samą ideę śmierci, nie, że kogoś nie ma. Bo dla dziecka to jest nielogiczne. Skoro inni mają, dlaczego ja nie mam? I później straciłem mojego wujka w 92 roku, czyli miałem 5 lat. Czyli męża tej mojej cioci, o której rozmawialiśmy, też niesamowicie bliską mi osobą. Właściwie do tego 5 roku życia to była moja najbliższa osoba. Bliższa od cioci i to była dla mnie duża strata. No i też jakieś oswajanie się z tą skończonością człowieka. I to wszystko gdzieś w podświadomości później zostaje i to dziecko się trochę uczy, że życie może się skończyć i wydaje mi się, że dlatego też... tak sprawnie ten temat ogarnąłem, na tyle, na ile się dało. Bo rzeczywiście było tak, pamiętam, że nawet mieliśmy jakieś konsultacje w szkole, ktoś chciał jakiegoś psychologa wychowawczyni chyba przysyłać, żeby pogadać z nami o tym. No ale pamiętam, że w ogóle kompletnie nie byłem tym zainteresowany. Ale czy z bólu się rodzi? Tak, w ogóle z silnych emocji się dużo rzeczy książkowych rodzi. I to nie tylko u mnie, bo jak spojrzysz w takie czasy już prawie antyczne, no to Dante napisał Boską Komedię, dlatego że tęsknił za Beatrycze i po prostu chciał ją wskrzesić. To cierpienie, ten ból były za duże i taki upust sobie znalazły. Więc dobrze się pisze, naprawdę, z bólu, zresztą to wiesz sam na pewno, bo nieraz z bólu pisałeś jakieś rzeczy.
że to ma taki walor rzeczy, których nie byłbyś w stanie tego udawać. Przynajmniej mam takie wrażenie. Mm-hmm. No tak, tak, tylko patrzę na to takie twoje podejście, powiedziałbym dość chłodne, nawiązując do nazwiska nawet. I zastanawiało mnie po prostu, czy są takie właśnie momenty, że myślisz sobie, że dobrze, nie jestem na tej stabilnej, na tej stabilnym poziomie, jestem trochę niżej, wróćmy do poziomu trzeźwości i światłości umysłu, żebyśmy byli w stanie rzetelnie przedstawić wszystkie argumenty, dlaczego tak dzisiaj czuję. Tak sobie to trochę wyobrażałem w twoim wykonaniu, dlatego też mnie to zastanawiało. No tak, ale to powiem ci, że jest dosyć trafne, jeśli chodzi o wszystko, co nie jest związane z pisaniem. O taką filozofię życiową jak najbardziej. Staram się zawsze to robić, czyli albo z tego wysokiego poziomu zejść na ten taki sensowny, albo z tego niskiego wbić się na trochę wyższy, żeby zobaczyć wszystko w takich w miarę realnych barwach przynajmniej. No bo wydaje mi się, że na tym polega rozsądne życie w ogóle, żeby w ten sposób analizować wydarzenia i nasze emocje i zastanawiać się, co z czego wynika i czy to jest uzasadnione, czy nie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to kompletnie nie. To tam nie ma żadnej chłodnej kalkulacji i myśli, że muszę to przedstawić w taki, a taki sposób, tylko po prostu no, wchodzę na wózek czystych emocji i jadę na nim tak długo, dopóki on się nie wykolei. I przelewam, co się da. Okej. Okay. A jest dużo takich wspomnień, przez też ilość książek, które napisałeś, zastanawia mnie najbardziej te wszystkie wspomnienia, rzeczy przekonwertowane w postaci, że dzisiaj bez problemu jesteś w stanie powiedzieć, że w tej i w tej książce jest to i to moje wspomnienie z tamtego momentu. Nie chodzi mi już o konkretną rzecz, tylko czy pamiętasz, że są takie rzeczy, które gdzieś tam przeżywałeś w tych książkach, jesteś w stanie do nich tak wrócić? No, w dużej mierze nie, ale bywają takie sytuacje. Ja często w ogóle nie jestem tego świadomy w trakcie pisania. Często jest tak, że dopiero jak później redaguję, nawet za drugim razem dopiero, że widzę, że jakiś fragment książki jest bazowany na jakichś emocjach z mojego życia, na jakichś przeżyciach, czy na jakichś sprawach, których albo sam doświadczyłem, albo ktoś bliski doświadczył. To wszystko się przesącza zawsze i nieustannie. Mimo, że jak piszę książkę i zapytałbyś mnie, czy jest w niej coś w ogóle związanego z moim życiem stricte, powiedziałbym nie, absolutnie nie. To jest czysta fikcja literacka. Nie ma to żadnego odniesienia do mnie. Ale później raz zredagował, może bym był dalej w tym przekonaniu, a już za drugim razem bardziej na chłodno bym zobaczył, o cholera, to jest przecież to, co przeżyłem. Ciężko jest się od tego aż tak zdystansować. To jest nierealne wręcz, no bo wydaje mi się, że nawet rzeczy, które przeczytamy, zobaczymy i tak przefiltrujemy przez to, kim jesteśmy, kim byliśmy, kim się staliśmy przez tą rzecz, a nie potrafimy po prostu oddać tego w takiej naturze jeden do jednego, stricte sama matematyka słów, nic więcej, po prostu jedno słowo obok drugiego, no bo zawsze, jeżeli opowiadasz historię, to narratorem są twoje przeżycia, twoja historia i twoje emocje. Kasia, no właśnie, bo też dobrze, że o tym mówisz, bo i że nie używasz pojęcia autor, bo to trzeba rozgraniczyć, autor i narrator. I to jest to kluczowe właśnie, co sprawia, że każdy narrator w każdej książce jest inny, jest oparty o innych emocjach. Nie wiem, jak konkretnie sobie wybiera z naszej głowy różne rzeczy, ale w jaki sposób, jakie szufladki otwiera, wyciąga i później zagospodaruje właśnie słowa. Kasia zadedykowała tobie książkę, no to... No bardzo miły gest. Bardzo miły gest. Bardzo się ucieszyły. A to był ból, który był dla ciebie kreatywny po rozstaniu? No nie, nie. No wtedy nie odczuwałem takiego bólu. No bo rozstaliśmy się na naprawdę dobrych warunkach. Więc to się nie wiązało z żadnymi nieprzyjemnymi przeżyciami. Także nie, zresztą chyba w ogóle emocji z tamtego okresu, czy ja to zagospodarowałem gdzieś, musiałbym przejrzeć to co wtedy pisałem. Wiesz, nawet jeżeli rozstajesz się z kimś w bardzo przyjaznych okolicznościach, to świadczy o jego klasie, ale nie o tym, że przestajesz wszystko czuć z dnia na dzień. Tak, no na pewno. No. Piszesz jak robot, ale nie jesteś nim. To prawda, ale nie wiem, no musiałbym przejrzeć, ale nie wydaje mi się, żeby coś tam się przesączyło, może z tego względu, że to było tak blisko pisania.
Mhm. Że ten związek tak naprawdę też no miał immanentny związek z naszym procesem twórczym. Więc może tam się jakaś taka bariera stworzyła. Mhm. Nie muszę jej kiedyś zapytać, czy jej się coś przesączyło. Nie pytałem, a to było ciekawe. Tak, no to też było. Ogólnie jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to wiadomo, że ten wątek jest dość żywy i z twoim, i z jej nazwiskiem, no bo to był bardzo, bardzo głośny związek w mediach. I to marketingowo, tak już odcinając od tego emocje, na pewno po prostu przyniosło pewnego rodzaju plony, ale też zostało z waszymi, wasze nazwiska będą zestawiane najprawdopodobniej do końca życia razem, gdzieś tam w perspektywie po prostu chociażby historii. Asia opozna to coś poważnego? A, wiedziałem, czekałem na to pytanie. Możesz teraz powiedzieć, że jesteście razem. No właśnie, nie wiem, co mogę powiedzieć, bo tak nie konsultowałem z nią za bardzo. Znaczy wie, że jestem. Wie, że ja zrobię z tego rolkę. Tak. I ci wszyscy z pudelków będą tak, musieli to przesłuchać do końca. Właśnie pytałem jej, czy jak będziesz się ładnie zachowywał, to mogę powiedzieć, że do ciebie przyjdzie. Mhm. Ja powiedziała, że nie. Nie wiem, że nie przyjdzie. Z góry założyła, że nie będziesz się ładnie zachowywał. Tak. Nie, ona się bardzo ładnie zachowuje. Nie, no ja myślę, że mogłaby przyjść. Zresztą będę ją namawiał, żeby wpadła do ciebie. A długo jesteście razem? A nie no, ale jak to razem? To co to w ogóle? Skąd takie myśli? Skąd ci się to wzięło? No w oczach widzę. No i nie no, słuchaj. Było na pudelku? Było. Było na plotku? Było. Było na kozaczku? Też było. Na pomponiku? Może coś tam było. Nie no, to w ogóle jakaś dziwna sytuacja. No ja nie wiem, skąd to się wzięło. Po prostu lubisz ładne kobiety. Nie, no po prostu ona wrzuciła zdjęcie i nagle się okazało, że jest moją muzą. No to dobra, no to skoro Pudelek napisał, że Asia Opozda jest muzą Remigiusza Mroza, no to kim ja jestem, żeby z tym dyskutować? No? Autorem? No tak. Więc okej, nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz. nie, bo musiałbym wiesz, skonsultować, żeby takie rzeczy wyjawiać, to naprawdę. Ale ja życzę tobie jak najwięcej miłości w tym związku. Uważam, że najważniejsze, żebyś był szczęśliwy. A i jakim tworzył. W związku w ogóle, o czym ty mówisz? No? Ja nie mam pojęcia, no nie zaprzeczyłeś, po prostu idę z tym dalej. A romansowałeś. Nie, bo jak zaprzeczę, to będziesz mówił, że zaprzeczasz, bo wiadomo, że. Nie, w życiu mnie powiedział, dlaczego mam ci nie wierzyć? Całą rozmowę jesteś uczciwy. No, momentami. Nie chciałem tego mówić na głos. A romansowałeś kiedyś z fanką? Kiedyś ktoś wysłał ci wiadomość na Instagramie i zacząłeś z nim korespondować? Teraz sprawdzimy twoją uczciwość. Teraz sprawdzimy. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Proszę cię. Proszę cię. Nie, no wiesz, ja tak naprawdę, nawet gdybym chciał, to trochę czasu by mi brakowało na tego typu romanse. A traktowałbyś to jako pisanie. A, w tym sensie. No, jest to dosyć sprytne. Nie, no generalnie jest taka zasada, żeby się nie spotykać przynajmniej większość pisarzy ma taką zasadę. Pisarek też, żeby się nie spotykać z czytelnikami bądź czytelniczkami. Nie, oczywiście do wszystkich to się odnosi, bo znam takich, którzy jadą na targi książki i później przychodzą sami, a wychodzą w towarzystwie. Zresztą też miewałem takie sytuacje, że jakaś pani przychodziła czasem na spotkanie autorskie i mówiła, w którym hotelu się zatrzymuje i o której kończę. No ale jakoś nie kusiło mnie, żeby skorzystać z tych propozycji. Ale jest oczywiście taki model Hanka Moody'ego, skądinąd ci znanego, który stoi w opozycji do tego. No Hank Moody długo nic nie pisał, a ty jednak jesteś dość płodny. No ja właśnie muszę trochę pisać, wiesz, i to jest właśnie ten największy problem. No bo nawet kiedy na Woźb wystawiłeś marynarkę, w której debiutowałeś publicznie jako pisarz, była fala komentarzy, że może do pakietu dorzucić ciebie. I naprawdę nigdy nie skorzystałeś z ręką na serduszku? No nie, z ręką na serduszku nie skorzystałem. Żadnego takiego przelotnego romansu nie było. Chociaż zdarza się, że rzeczywiście tak się jakieś osoby poznaje, ale... Ale nie, no może nie aż tak zupełnie. Już wcześniej chyba kogoś kojarzyłem, żeby tak zacząć się wymieniać wiadomościami, gdzieś już wcześniej się spotkaliśmy. Mm-hmm. Coś. Ale nie w takim wątku romansowym. Jeszcze wszystko przede mną. No sobie. Jasne, że tak jesteś młodym artystą. Nie jestem w związku żadnym, jak wiemy, więc. A, okej, czyli teraz zaprzeczyłeś. Teraz tak. Jakaś z twoich dziewczyn miała na imię Alicja?
Nie, przynajmniej nie przypominam sobie. Okej, okay, bo to też mnie... A czemu tak? No bo Chyłka miała być Alicją, więc zastanawiałem się po prostu, czy może gdzieś tutaj, ale stwierdziłem, że zadam ci te pytanie w trochę inny sposób, żebyś przypadkiem nie podłapał tego, bo wiem, że to od razu byś wyeliminował ten... Nie, jedyna kobieta chyba, która miała... A nie. No Asia, taką dziewczynę sobie jestem w stanie przypomnieć. Mhm. Ania też oczywiście. Mm-hmm. Agnieszka. Dobra, tak nieważne. A myślałeś, żeby eksperymentować z trybem pracy, że inna formuła mogłaby przynieść inne książki, trochę na zasadzie aktora, który wchodzi w jakąś postać i staje się tą postacią często nawet po nakręceniu filmu, albo nie wiem, jak pan Najsztub pisał reportaż o bezdomnych, stał się bezdomnym, nie pamiętam na jaki okres, ale chyba na 3 miesiące. Mhm. No i ten tryb może spłodziłby zupełnie coś innego, nie myślałeś o tym? No być może, nie wykluczam, że tak kiedyś się stanie, bo też pisanie jest takim nieustannym poszukiwaniem jakiejś najlepszej metody. No na razie ta, która mam, sprawdza się do tego, co chcę pisać. Mhm. Być może kiedyś się okaże, że chcę trochę pod innym kątem podejść do jakiejś książki i to będzie wymagało zupełnie innego modus operandi, na przykład tego, żeby zostać właśnie bezdomnym na 3 miesiące. Albo gdzieś w ogóle się zamknąć w chatce w górach. Miałem często takie myśli przy jakichś książkach, które się dzieją, no na przykład przy Forście, który ma akcję w górach. Myślałem o tym, żeby sobie wyjechać i trochę złapać taki właśnie tatrzański vibe, że lepiej by się pisało, byłbym tak zanurzony bardziej w tej atmosferze i tak dalej, i tak dalej. No ale w momencie, kiedy zaczynałem pisać, bo za każdym razem w ogóle jak gdzieś jeżdżę, to mam tak, że staram się zrobić sobie pewien rozruch, żeby się trochę wdrożyć w historię i dopiero wtedy zmieniać środowisko ewentualnie. No i na etapie wdrożenia się w te historie tatrzańskie po prostu tak głęboko w to wpadałem, że wydawało mi się, że nawet przyjazd tam na miejsce byłby nie tyle obojętny, co niekorzystny dla tej historii opowiadanej. Po prostu tak głęboko wpadam w ten wyimaginowany świat w głowie, że inne otoczenie mogłoby działać rozpraszająco. Okej, no bo mnie to zastanawiało pod takim aspektem, że zobacz, często nawet jak są wywiady i nawet ta nasza dzisiejsza rozmowa, ona jest w pewien sposób ocenzurowana przez to, że ona będzie publicznie dostępna dla wszystkich ludzi i sam wiesz, że będzie można z tej rozmowy po prostu coś wyciąć, wrzucić i zinterpretować na swój sposób. I przygotowując się do niektórych rzeczy, po prostu często to jest źródło internetowe, nawet wczas wcielając się w problem danego człowieka. No na kartach twoich książek przewijały się problem uchodźców, mniejszości, anonimowości w internecie, ingerencji państwa w naszą prywatność, wpływania na wyniki wyborów przez media społecznościowe, w głosach zaświatów pisałeś o pedofilii widzianej oczami dziecka, w efekcie analizujesz ten problem od innej systemowej strony. To są jednak rzeczy, gdzie czasami sam research może wydawać się już, zaczynać może być za wąski, że gdzieś tam po prostu zaczynasz dostrzegać problem tego, że czytając o czymś, widzisz, że to nie może być wszystko jednak, nie? Że musisz wyjść trochę szerzej. Jak ty starasz się wychodzić do tego, żeby to tak w rzeczywistości zrozumieć, a nie mieć tylko ten szczątki rzeczy z internetu? No, wydaje mi się, że akurat przy pisaniu fikcji literackiej, no to trzeba postarać się, żeby wejść w te mentalne buty tej osoby, której to dotyczy. A jak to zrobić? No na pewno dobrym startem jest research, żeby w ogóle się orientować w temacie. No, trzeba też starać się dotrzeć do tych ludzi. Najlepiej jest, jak masz kogoś w otoczeniu albo z kimś kiedyś przeciąłeś swoje losy, kto czegoś doświadczył i może ci o tym opowiedzieć, albo ty pamiętasz to, co dana osoba przeżywała, czy ci opowiadała. No, w moim przypadku jest dosyć łatwo, no bo już trochę tych książek się sprzedało i trochę nazwisko jest znane, więc jak do kogoś przyjdę i poproszę o jakąś rozmowę, o ile to nie dotyczy jakichś bardzo intymnych rzeczy, to zazwyczaj się dowiem tego, czego się nie dowiem tak właśnie w internecie. Tego, o czym nie można mówić. No. Szczególnie no, w kryminałach to sprowadziłbym do takiej prozaicznej kwestii tego, jak wygląda śledztwo, no bo o metodach śledczych generalnie nie wypada mówić publicznie, bo no, po prostu instruujesz potencjalnych przestępców, jak uniknąć odpowiedzialności.
Więc też jak są jakieś opisywane tam zatrzymania jakichś znanych przestępców, to zazwyczaj są bardzo oględnie, że na przykład pomogło DNA, albo został znaleziony dowód rzeczowy i tyle wiesz. No ale w takich rozmowach możesz się dowiedzieć trochę więcej. No w ogóle mistrzem w tym, czy mistrzynią jest Kasia Bonda w wyciąganiu z ludzi takich informacji. Zresztą była u ciebie. Była świetna rozmowa. No więc właśnie, wiesz, że jak zaczniesz z nią gadać, to po prostu wszystko jej zdradzisz, co tam tylko chce. Więc to jest pewna trudna sztuka, szczególnie na początku. No nam teraz jest łatwiej na pewno, bo korzystamy z tej rozpoznawalności, ale na wstępnym etapie, no to jest ciężki orzech do zgryzienia. Ale potrafisz zadawać brutalnie takie szczere pytania, no bo wydaje mi się, że niestety tutaj trzeba zdjąć tą całą wazelinę z pytania, tylko po prostu zobaczyć, zadać pytanie i zobaczyć emocje. Tak, tak, to prawda. Bo wydaje mi się, że dużo więcej mogą mówić emocje niż to, co ktoś będzie w stanie powiedzieć między łzami. To fakt, no i no to oczywiście jest cały proces, no nie możesz tak wyskoczyć z takim pytaniem od razu, tylko trzeba jakoś dotrzeć do tego miejsca, gdzie ta osoba czuje się komfortowo. No ale słuchaj, w tej sztuce to akurat... Godzinę ty masz robiłem, więcej... żeby o pozdę zapytać, co ty mi gadasz. No właśnie. No nie, ale potrafisz? No nie wiem, trudno mi powiedzieć. No trochę rzeczy się dowiedziałem, więc myślę, że tak. Aczkolwiek no do twojego poziomu no na pewno jest mi dalej. No nie, no przestań. Proszę, nie, no, co słuchaj, to za kurtuazja. To, nie, to jest akurat prawda. No słuchaj, ty masz jakąś taką naturalną zdolność do tworzenia w człowieku przestrzeni, w której on się chce dzielić jakimiś swoimi wynurzeniami i tak dalej. No to widać w każdym wywiadzie. Zresztą nie bez powodu później jakieś wyimki z tych twoich rozmów trafiają na poczytne portale. Po prostu ludzie mówią u ciebie rzeczy, których często nigdzie indziej by nie powiedzieli. A może po prostu o to, że nikt nie dał im przestrzeni i nie zapytał ich o to? Bo... Nie, ja myślę, że wielu próbowało. To nie jest tak. Czasami wydaje mi się, że to jest bardziej proste niż się wydaje. Zobacz, rozmawiamy po prostu i zadaję ci pytanie takie, czym jest szczęście? I w tym pytaniu już trochę poznajesz człowieka, no bo jeżeli powiedziałbyś mi, że szczęście jest wtedy, kiedy skoczysz na główkę z jakiegoś tam wielkiego klifu, a jeżeli mówisz, że szczęście jest prostą linią, która po prostu nie pozwala ci wychodzić z pewnego pułapu, już rozumiem twój system tego, system wartości i z systemu wartości jesteś w stanie wejść trochę w twoje buty, tak jak ty opowiadasz o książkę. Ja mniej więcej robię to w rozmowie. Zastanawiam się, kim jesteś, próbuję wejść w twoje buty i zadaję sobie pytania z twojej głowy. Nic bardziej prostego po prostu w tej rozmowie. Nie chcę, żebym był ja, tylko żebyś był ty i rozmawiał z własnym odbiciem tego, co jest w twojej głowie i co możesz powiedzieć publicznie. Bo mnie też tak samo zastanawiała ta twoja dyscyplina, że kiedy wyjechałeś z Warszawy, zamknąłeś się na rok, pisałeś książki, zyskałeś dyscyplinę. A co straciłeś nieodwracalnie? Myślałeś o kosztach tego? No, trochę takiego luzu życiowego na pewno. Bo też jest tak, że jak wykształcisz w sobie... Dobra, słuchaj, ale jakbyś takie pytania zadawał, to przekonam się, żeby przyszła. Okej, dobrze. Jak mi zagwarantuję, że nie będziesz drążyć pewnych tematów ze świeżej przyszłości, to myślę, że przyszła. Ale dobra, to podpiszemy jakiś scenogram. Z diabłem. No. Nie, ale no słuchaj, jest tak, jeszcze kończąc ten wątek, że to nie jest kwestia samych pytań czy tego, jakie zadajesz, tylko, no nie wiem, ja już to, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, widziałem, że masz coś w sobie takiego, że po prostu człowiek chce się otwierać. Znaczy, masz duże pokłady empatii, wydaje mi się, i to jest dostrzegalne. No i widać też w tobie taką pewną wrażliwość i drugi człowiek to czuje. I dzięki temu się tak otwiera. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, no może. Może tak może jest. Może po prostu nam coś do wody dolewasz i ty na tym polega. Tak mi się wydaje po prostu, że to jest ta cała tajemnica tego wszystkiego, że jak ktoś mi mówi, że nigdy nie brał narkotyków, to wie, zrób po tym podcaście testy i wtedy wszystkiego się dowiesz. Naprawdę. Ale to tylko i wyłącznie klimat, bo dlatego też zapytałem ciebie, jak się bawisz i o czym rozmawiasz. Bo to jest często tego rodzaju rozmowa, tylko po prostu bez wina. No tak, to prawda. Że kiedy masz sobie tak szansę podyskutować, dlatego dla mnie ciekawym pytaniem na przykład było to, czy rozmawiałeś ze swoją mamą o swoim dzieciństwie, bo to jest zupełnie inna rozmowa. To jest w ogóle przeżywanie swojego dzieciństwa oczami kogoś innego jest fascynującą zabawą. Tak, absolutnie. No. Bo to są rozmowy, których ludzie zazwyczaj nie odbywają. Ja uważam, że taką rozmowę, jak my dzisiaj prowadzimy, powinien zrobić każdy z ludźmi dla siebie bliskimi.
No absolutnie, no ja serdecznie polecam, żeby usiąść sobie z rodzicami, otworzyć sobie butelkę wina. Ale nagrywać to ogólnie uważam. To jest świetna rzecz, to jest najpiękniejsza pamiątka, jaką możesz mieć z kimkolwiek po rozmawianiu w ogóle o jego życiu. Pomyśl sobie, że znasz historię swojej mamy i taty jako miłości, a jak dużo ludzi nie poznaje swoich rodziców, że są, oni są do końca życia ich rodzicami tylko. Tak, no myślę, że w większości wypadków w ogóle tak bywa właśnie. No, ale to jest strata. To jest ogromna strata, no, gigantyczna, bo to tracisz nie tylko część ich, ale też część siebie. No, dlatego też zapytałem o tego swojego biologicznego tatę, bo wydaje mi się, że to są rzeczy, gdzie że ty piszesz książki, piszesz o sobie, a ty jesteś sobą z kogoś. No, absolutnie. Więc ty wiesz, chcesz wiedzieć, kim jesteś i dlaczego jesteś taki na przykład, dlaczego podejmujesz takie decyzje, na przykład dlaczego coś cię irytuje, a coś cię nie irytuje. To są jednak rzeczy, gdzie poszukujemy siebie w każdym calu życia, bo to, co powiedziałeś na samym początku rozmowy, że czy dzisiaj możesz mówić, że znasz siebie, tak naprawdę poznajemy siebie każdego kolejnego dnia. Tyle, że każdym kolejnym krokiem już coraz mniej siebie potrafimy zaskoczyć, co jest, robi się bardziej komfortowe. I to jest najpiękniejsze jednak w życiu, kiedy tak rozumiemy każdy swój krok i wiemy chyba, dlaczego idziemy w lewo, a dlaczego idziemy prawo. I to wtedy życie właśnie staje się tą prostą, którą ty nazywasz szczęściem. Więc to są takie rzeczy, które są dla mnie istotne w tych rozmowach. No tak, chociaż nie wydaje mi się, żeby był taki moment, żebyśmy mogli poznać siebie w 100%. I zresztą są takie teorie filozoficzne i psychologiczne, które mówią o tym, że nie jesteś w stanie. Po prostu jest to absolutnie niemożliwe. I że coś w ogóle decyduje za ciebie o rzeczach, które robisz. Na przykład to, czy wstaniesz teraz pójść nalać sobie wody, czy nie, że to nie ty podejmujesz decyzję, tylko jakaś część twojego umysłu, do której nie będziesz mieć dostępu, po prostu tak jest i trudno. No dobrze, ale wiedziałbyś, jakbyś się zachował, gdybym na przykład rzucił w ciebie szklanką. No tak. To znaczy, że trochę siebie znasz, bo wiesz, co byś zrobił. Tak, no pewnie, trochę się każdy z nas musi znać, żeby jakoś funkcjonować. No ale właśnie dlatego życie jest ciekawe, że poznajemy siebie do samego końca i dlatego, że inne osoby poznajemy do samego końca, bo to w ogóle jest niesamowite, bo o ile co do siebie możemy mieć jakąś złudną nadzieję tego poznania, no to zaraz, to jak to przerzucimy na drugą osobę, to jak w takim razie poznać z zewnątrz kogoś innego, do kogo nie mamy dostępu do jego refleksji, do jego myśli i tak dalej. To jest dopiero fascynujące. No na tym polega ten cały problem, że nigdy nie wiemy, co ktoś myśli. No tak. I gdybyśmy słyszeli myśli, to moglibyśmy po prostu wtedy dopiero być samotni, bo wydaje mi się, że głowa to jest taki bezpiecznik, że dopiero usta wypowiadające myśli to już jest wygenerowane, czy na pewno opłaca się to nam powiedzieć, albo czy to na przykład kogoś nie zaboli. Bo no pomyśl sobie, że gdyby myśli były wypluwane od razu. No tak, pewnie. To byłoby nie, to ciut nie potrafilibyśmy żyć w takim społeczeństwie w ogóle. Też mi się tak wydaje. Ogólnie społeczeństwo to jest akurat też bardzo interesujący temat, bo wydaje mi się, że razem z cywilizacją zmierzamy do mocnego indywidualizmu. Nie myślimy dzisiaj jako grupa. Myślimy, że każdy chce być wolny. Każdy trochę chce decydować o sobie. A zapominamy o tym, że my jednak tworzymy jakieś tam społeczeństwo i dla całego świata raczej lepiej jest, żebyśmy je tworzyli. Że wszystko po prostu, no, czytałem zresztą świetną książkę o ramach i dlaczego sztuczna inteligencja teoretycznie nigdy nie powinna nam zagrozić, bo sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie wyjść poza ramy. Jeżeli masz robota, który kroi pomidora, a potem będzie miał nalewać wody, nie poradzi sobie z tym. Wiadomo, że są wielofunkcyjne rzeczy, ale wychodzenie z ramy, człowiek potrafi zrobić coś nieszablonowo. Tak jak powiedziałeś nawet o samym poznawaniu siebie, to jest kolejny aspekt tego. I to są dla mnie interesujące rzeczy, w którą stronę zmierza świat i poznawanie ludzi, robiąc te podcasty, też mi pokazuje, gdzie są i w którą stronę chcą zmierzać ludzie znaczący do tego świata. No tak, no z drugiej strony mamy tak ewolucyjnie i gatunkowo wpisane w naszą naturę takie dążenie do tego kolektywu, więc... Nie wiem, mnie się nie wydaje, że tak przerzucimy się na indywidualizm w jakiejś takiej krótkiej perspektywie, ale bardziej, że te nasze kolektywy będą się coraz bardziej kurczyły, że będziemy w coraz mniejszych jednostkach występować. No. Może tak być. A wróćmy do tego wątku. No właśnie, pytałeś mnie, co straciłem. Tak, bo to jest bardzo interesujące. Wydaje mi się, że dyscyplina właśnie zabiera bardzo dużo luzu. To było pierwsze, co mi się narzuciło. Luzu życiowego, tak. To na pewno. Jest to trochę, no w ogóle pisanie jest takim trochę... Ja to często
porównuje do sytuacji narkotycznej, bo to ma sporo z tym wspólnego. Po pierwsze, musisz sobie te dawki zapewniać w regularnych odstępach czasu, a nawet w coraz mniejszych interwałach. No a po drugie, trochę organizujesz życie wokół tego. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że każdy, kto się tym zajmuje, jak już zaczyna pracować nad książką, to wszystko układa pod nią. Mhm. To nie ma znaczenia, czy ktoś pisze jakieś, nie wiem, young adult, czy kryminały, czy powieści noblowskie, no bo Olga Tokarczuk ma to samo, jak zaczyna pisać książkę, wszystko inne znika i cały jej świat po prostu zmienia się w kosmos tej książki i koncentruje się tylko na tym i wszystko układasz pod to. Więc pod tym względem no, nie ma tutaj takiego dużego luzu. Przynajmniej tak z zewnątrz mogłoby to wyglądać. Mhm. Ale żyje się z tobą na przykład ciężko? Przez tą dyscyplinę? No, na pewno ciężko. Bez dyscypliny się ze mną ciężko żyje. No ale myślę, wydaje, że twoje życie jest zdefiniowane przez dyscyplinę, bo to nie jest tak, że masz dyscyplinę pewnie tylko do pisania książek, tylko masz dyscyplinę do wszystkiego, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie wiem. No może tak, chociaż na pewno nie taką żelazną. Ale też dyscyplinę no, książkową też naginam, bo to wszystko zależy od okoliczności. No ale to raczej są niewielkie nagięcia, tak mi się wydaje, patrząc. Niewielkie, wszystko zależy, no, bo rozumiem, że dążysz do sytuacji, kiedy druga osoba jest w życiu i... Ale to są twoje słowa, ja kompletnie tego nie sugeruję. No, ale rozumiem. To wtedy wszystko się tak nagina dosyć, znaczy, jeszcze zależy od tej drugiej osoby, na ile ona ci pozwala, na ile sama dba o to, żeby ta twoja dyscyplina rzeczywiście działała, bo widzi, że to jest dla ciebie ważne i wtedy się czujesz dobrze. Więc wszystko da się pogodzić. To nie jest tak, że to jest zastygłe w jakimś kamieniu i nie da się tego ruszyć. Wszystko życie samo weryfikuje i dopasowuje do siebie. To bardzo dojrzałe podejście, no bo to, o czym wspominaliśmy już trochę w tej rozmowie, ta zero-jedynkowość wynikająca często z wieku, ale z biegiem czasu po prostu rozumiemy, że wszystko jest tak naprawdę do zmiany, jeżeli po prostu będzie wyższa potrzeba tego. Pierwszy milion zarobiłeś z pisania w 2016 roku. Pieniądze to coś, co cię zmieniło, a może w twojej głowie gloryfikowało sukces? Na pewno stanowiło jakieś potwierdzenie tego sukcesu, takie namacalne, bo jak widzisz, że no, dopóki powiedzmy nie dostaniesz tego pierwszego przelewu, to wszystko jest takie dosyć wirtualne. Mm-hmm. Wydawca wprawdzie podaje ci tam jakieś wyniki sprzedażowe, no ale nie masz namacalnego dowodu na to, że te książki się sprzedają. Siedzisz w pokoju, piszesz i równie dobrze wydawca mógł powiedzieć cokolwiek innego. No a w momencie, jak wystawiasz fakturę, bo to jest miły moment z tego, jak co rozmawiam z różnymi autorkami, szczególnie jedna po prostu dla niej jest tak cudowny moment wystawienia tej faktury, bo wtedy czuję, że wszystko było po coś, że wszystko ma jakiś taki logiczny ciąg i się zamyka. I że to jest po prostu no, jakieś potwierdzenie tego, że osiągnęła sukces. Szczególnie, że dosyć duże te faktury wystawia, więc ma prawo do tego. No to jest rzeczywiście coś tak, może nie gloryfikuje, ale potwierdza osiągnięcie jakiegoś poziomu. Mhm. Ale no, nie sądzę, żeby mnie to w jakikolwiek sposób zmieniło, bo też nigdy nie miałem jakichś planów w ogóle formułowanych pod tym kątem. No niektórzy, nie wiem, myślą sobie, że a dobra, zarobię tyle, a tyle, to kupię sobie czerwone Ferrari. Albo wybuduję sobie gdzieś tam chałupę w ciepłych krajach. No to nigdy nie miałem tego typu aspiracji. Mm-hmm. Ale kupiłeś sobie coś ładnego. Po pierwszym milionie? Mm-hmm. Nic, kompletnie. W ogóle nie, nigdy nie było tak, żebym dostał jakiś przelew i myślał, o teraz kupię sobie coś tam. Mm-hmm. A no największa faktura, jaką wystawiłeś, to była na ile? O, nie wiem, na dużo. Na więcej niż ten pierwszy zarobiony milion, na pewno. Ale tak z... Nie, no przecież ty doskonale wiesz. Nie, no trudno mi było powiedzieć. Szczególnie, że mam różne rozliczenia, bo z jednym wydawcą mam półroczne. No jasne, że tak. To ja nie z drugim mam 3-miesięczne, więc tak. Ja nie zakładam, że to są faktury co miesiąc, spokojnie. No. A możesz pomylić o 2 miliony. Największa faktura... Kurde, nie wiem. Musiałem sprawdzić.
Na pewno powyżej 1,5 miliona. Ale ile to nie wiem. No dobrze. To jest. Sprawdzę i ci powiem. Dobrze, później. Jestem w stanie to zrobić ten zaakceptować tą odpowiedź. I co ciekawe, powiedziałeś w 2019 roku, że 2 lata temu, czyli w 17, mógłbyś przejść na emeryturę i żyć na całkiem wysokim poziomie. Czym są dla ciebie pieniądze? Poduszką bezpieczeństwa. Duża. No to jest istotne, żeby mieć taką poduszkę, bo wtedy rzeczywiście możesz spokojnie robić to co kochasz, nie martwiąc się o to, że to też musi być... uśmiechasz się, ale nie wiem dlaczego. Może wiem, co zapytał dalej. No, wtedy możesz komfortowo robić to, co kochasz i to jest najważniejsze. No to tym są dla mnie właściwie niczym więcej. Ale byłeś wychowany w ten sposób, że od samego początku mama i tata uczyli ciebie, czym są pieniądze, jak je wydawać, no bo to są też istotne rzeczy, których zazwyczaj się nie uczy, bo jesteś takim przykładem tego, że nie widzę, żeby tobie odbiło od tych pieniędzy, żebyś był zachłyśnięty tym wszystkim. Raczej to jest bardzo mocno skumulowane i spokojne w tobie, że to po prostu masz i to jest tyle, że masz. No tak, to na pewno wynika z wychowania. Nie wiem, czy w tym wychowaniu był jakiś taki od początku już zamysł, żeby tak formować młodego człowieka w tym kierunku, ale może był, nie wiem. A dostawałeś kieszonkowe? Tak, dostawałem kieszonkowe, zawsze wyznaczone, akurat tyle, żeby mi nie starczyło na paczkę fajek. No, a wtedy były tanie te papierosy jeszcze? Tanie były, no tylko pamiętam, że paczka Marlboro kosztowała chyba 6,20 czy jakoś tak, a moi rodzice widzieli, że ja palę Marlboro. I że innymi właściwie nie bardzo. O, to jest wysokiej półki. No, tam, ja już tam widziałem, że tam akurat jeżeli chodzi, to miałeś wszystko w tym mieszkaniu. No, żartów nie było, jeńców nie brałeś. No i też nie bierzesz zaliczek poza tą jedną wspomnianą, którą powiedziałeś. To jest komfort, czy jedna z metod negocjacji wyższych stawek za książki? Nie, to jest taki komfort. Myślę, po prostu to mi niepotrzebnie komplikuje sytuację i stwarza jakąś taką presję. Mhm. Psychiczną na mnie, że no dobra, ktoś wyłożył tu jakieś duże pieniądze na tę książkę jeszcze zanim wyszła, no to trzeba wszystko zrobić, żeby się dobrze sprzedawała. No to nie jest w ogóle mój sposób działania, ja w ogóle nie lubię o tym myśleć, jak się książka sprzedaje, co tam trzeba zrobić. A ja myślałem, że to sposób negocjacji, no bo jednak bez żadnej zaliczki jesteś w stanie negocjować dużo większy procent od ewentualnej sprzedaży książki. No pewnie tak, z tym, że u mnie w ogóle już takie pojęcie negocjacji biznesowych nie występuje, bo moja relacja z wydawcami jest taka, że po prostu no, mało biznesowa, bo wyobraź sobie, że ktoś do ciebie przychodzi i proponuje ci więcej. To się bardzo rzadko zdarza. Mhm. A mój wydawca, jak ja nie powiem nic, to on mi zaproponuje więcej. Więc no naprawdę to się utarło w taki sposób dosyć nierynkowy, bym powiedział, ale z obustronnym szacunkiem i nie przepychamy się, nie przeciągamy się. No ale to też przez, staramy się być fair. Komfort pozycji jednak, no jesteś tak, gwarantem po prostu sprzedaży. A da się mieć lepszą umowę od ciebie na polskim rynku, albo jest ktokolwiek, kto ma lepszą umowę od ciebie? Tak twoim zdaniem, wiadomo, że nie znasz każdej umowy, ale czy tak przypuszczasz? Tak, myślę, że tak. Na pewno ci celebryci, którzy wydają książki, mają większy procent. Wprawdzie nie znam, no ale nie pamiętam konkretnie, ile Kuba Wojewódzki miał, ale bardzo dużo. No on mówił, że za 100 tysięcy książek dostał 1 000 000 złotych, z tego co pamiętam w waszej rozmowie. No on tak. Wspominał. Tak. No to jest gigantyczny odsetek. Ja zastanawiam się w ogóle, bo ta książka chyba kosztowała około 45 złotych. No dobrze, ze 100 tysięcy da się te pieniądze zarobić, ale to jest naprawdę potężne, jeżeli to jest prawdziwa oczywiście informacja, jeżeli chodzi o tą sprzedaż, ale poza Kubą Wojewódzkim naprawdę myślisz, że inni celebryci mogli mieć tak dobre warunki? Nie wiem, no trudno powiedzieć. Jakieś głośne nazwiska być może, no. Mm-hmm. A chciałbyś napisać kiedyś taką książkę, jak Szczepan Twardoch napisał z Mamedem? Myślałem o tym, zastanawiałem się i tak sobie w głowie obracałem, kto by to mógł być. No, z punktu widzenia mojego sportowego, no to no nie wiem. Szczepan był zafascynowany w ogóle tematem, nie? Więc to było dla niego dosyć naturalne. Ale on w ogóle chyba wycofał tą książkę z sprzedaży. No tak, bo chyba nie był w ogóle bardzo zadowolony z niej.
Aczkolwiek z tego, co pamiętam, to bardziej niezadowolony był z tej wcześniejszej, którą pisał w tandemie jakiejś tam o modzie męskiej, coś tam, dżentelmeni jacyś. No to nie. No była taka książka, w każdym razie to wiem, że ją wycofał na pewno ze sprzedaży. Bo był u mnie Mamet i szukałem bardzo mocno tej książki. Co prawda gdzieś ją tam znalazłem, ale to też była książka chyba, którą on finalnie ciekawe wycofał. No mnie bardzo ciężko by się to pisało, bo już jestem tak mocno w tym swoim sposobie działania osadzony, że musiałbym wyjść gdzieś naprzeciwko jakimś zupełnie przerażającej wizji. Ale właśnie dlatego jest to trochę atrakcyjne. Jakby na przykład, nie wiem, no przyszedł do mnie Robert Lewandowski i powiedział, słuchaj, napisz moją historię tak, jak napisałeś z pierwszej piłki, no to na pewno miałbym zagwozdkę, czy się aby na to nie porwać, ale nie wiem, to trudno powiedzieć. Musiałbym z taką osobą pogadać, zobaczyć, jak nam się układa, co tam jest do opisywania, na ile mogę sobie pozwolić, na ile nie. No mogłoby być ciekawie. Też mi się tak wydaje, dlatego zadałem ci to pytanie, bo to by mogło być naprawdę interesujące. Ale jak uważam, przyjdzie do ciebie Lewandowski albo Iga Świątek, to podsuniesz im tę propozycję. Ja wyobrażam sobie na przykład taką twoją książkę z Kubą Błaszczykowskim, bo jednak ta jego historia jest jeszcze taka mocna. Żeby no, to ale, on, taka... ale on już ma to opisane, nie? A, tak, bo to pani domagali. Małgosią domagali. Tak. Co zrobić? A podpisałeś kiedykolwiek złą umowę? Tak, na początku na pewno. Te pierwsze umowy to były beznadziejne. A co było w nich beznadziejnego? No procent. No ale ty tak trochę mówiłeś o tym, że na samym początku już widziałeś, że ktoś chce cię wydać, więc tam byłeś na tej kopii tego maila. No tak była 12, taka sytuacja. To na 18. No ale to trochę tak psim swędem, że widziałem po prostu, że wpisali mi w kopii tego maila i widziałem, co między sobą. Jak tam sobie to rozplanowali. Ale to była już moja bodaj trzecia książka. Okay. A przy tych pierwszych, no to kompletnie nie miałem pojęcia. Znaczy w ogóle, no starałem się stać na takim stanowisku i samemu sobie przypominać, że dobra, oni chcą cię wydać. Cokolwiek ci teraz nie będą mówić, to już mają całą tę machinę puszczoną w ruch, już okładka się robi, już tam dystrybucyjnie jakieś plany są i tak dalej. Więc miej to z tyłu głowy. I nie przychodź tam tak, jakbyś złapał Pana Boga za nogi, w ogóle to błogosławieństwo na ciebie spływa i... Bo oni oczywiście wszyscy na początku tak do ciebie podchodzą, że oni ci robią wielką przysługę, że się wydadzą. Znaczy, oczywiście nie wszyscy, ale z tymi, z którymi współpracowałem na początku, to byli ludzie, którzy nie mieli dobrej opinii w środowisku literackim, bo oni zasłynęli takim wydawnictwem Wideograf, które pierwsze nie wypłacało autorom, po drugie jakieś dziwne rzeczy robiło i tak dalej. Później zmienili nazwę, no i wtedy ja akurat do nich poszedłem. Więc tam praktycznie ekipa została ta sama. No ale muszę oddać sprawiedliwość, rzeczywiście wypłacali wszystkie należne tam nieduże profity. No i to nie była taka jakaś specjalnie dobra umowa. No. Mhm. Ale to była umowa tylko na jedną książkę? Na jedną książkę, tak. No co, jedna zła umowa? No to, bo ze mną na początku to nie miało żadnego znaczenia tam. No właśnie. Wydaje mi się, że patrząc na historię, jakbyś... No bo to było dla mnie interesujące, bo miałem właśnie to w głowie, że byłeś na tej kopii maila, ale nie wiedziałem dotyczącej właśnie której książki. A ludzie zazdroszczą ci pieniędzy czy talentu do pisania? No nie wiem, no niektórzy twierdzą, że nie mam talentu do pisania, więc zostaje tylko jedno. No słuchaj, jak ktoś tak mówi, no to co? Ale pieniędzy też nie emanujesz. No nie, no ale to zostaje mu tylko jedno do zazdroszczenia wtedy, to sam siebie pogrążam. Więc mógłbym chociaż powiedzieć, że jakiś minimalny talent tam jest. No nie wiem, musiałbyś ich zapytać, no i przycisnąć, żeby trochę się zagłębili w cały ten proces zazdrości, bo no na pewno w jakimś stopniu, co po niektórych występuje. Chociaż wydaje mi się, że też z mijającymi latami to już się zmniejsza i tak tego właściwie nie dostrzegam. Bo też rynek zrobił się chyba na tyle większy, że jest już trochę więcej w nim pieniędzy. I każdy w jakimś stopniu może już zarabiać, więc już nie szczeka, tylko po prostu je, kiedy ma karmę w misce, tak już na po prostu nazywając to w ten sposób. I tak trochę ja to sobie to wyobrażam, bo siedziałem nad tym przygotowywaniem i tak sobie sprawdzałem tych twoich największych krytyków i wydaje mi się po prostu, że kiedy im zaczęło trochę lepiej iść, to po prostu mi trochę mniej zaczęli gadać. Tak, no to też może być prawda. Chociaż niektórym z nich, właściwie to większości takich najbardziej ożywionych krytyków,
te nakłady zaczęły spadać w pewnym momencie i nie wyzwoliło to jakiejś reakcji negatywnej względem mnie. Przynajmniej w ostatnim czasie, bo ale kiedyś rzeczywiście tak trochę, było. Ale rynek też jest, no jest po prostu jest inny i nawet z mniejszymi nakładami wydaje mi się, że da się dzisiaj już trochę, większa liczba osób może żyć z tego rynku. Ten rynek też się po prostu trochę rozrósł na inne gałęzie. No i jak można nie zazdrościć, jak ty sprzedałeś 7 milionów wszystkiego, tak to nazwijmy, no tak. Bo to ciężko jest po prostu określić książkami, bo też wspominałeś wtedy, że to audiobooki, e-booki sumarycznie, no. I tak dalej, i tak dalej. A jak patrzysz wstecz, to sukces kiedyś ci zaszkodził? Nie, nie potrafię sobie przypomnieć takiej sytuacji, do której bym wracał i pomyślał, ach, gdyby nie to, to by było inaczej. I w takiej, w której bym żałował czegoś. No to najwidoczniej takiej nie było. A ile w Polsce to dużo sprzedanych książek? A ile to maksimum? No właśnie, bo tak rzuciłeś to 7 milionów i to nie wiadomo, czy to dużo, czy mało. No w naszym kraju to jest po prostu, to było niewyobrażalne, żeby w ogóle coś takiego się stało i dalej ciężko jest mi to objąć umysłem. Nie wiem, kiedy to się stało w ogóle, jak to się stało, jakim cudem 7 milionów. Jak... Do 10 rok leć. No tak, to prawda. No ale tak czy inaczej, to jest wynik, którego nikt się nie spodziewał. I gdyby ktoś obstawił w STS-ie albo gdzie indziej, to mógłby sporo wygrać. Tak jakby obstawił taki wynik. Bo jak wchodziłem na rynek, średnia sprzedaż pojedynczej książki to było 1500 egzemplarzy. To tak, żeby się koszty zwróciły i coś tam zarobić. No to w tej chwili no to w ogóle jest wynik niepoważny. Znaczy mówię o polskich pisarzach, bo 10 lat temu dosyć dobrze sprzedawały się inne książki. No Koben zawsze miał dobre nakłady w Polsce. Teraz może trochę mu spadają i im podobnych, ale wtedy przeżywali swój pik, a ci polscy pisarze kryminałów no byli trochę tak traktowani po macoszemu. Więc mieliśmy wiele takich etapów, że myśleliśmy, że już więcej no nie da się, absolutnie. A mimo to cały czas kolejny pułap był osiągany, no i dobiliśmy do tych 7 milionów, nie? Jak to się stało? Nie mam no ale pamięci. Ile w Polsce to jest dużo? Na ilość? Dużo na ilość? 10 tysięcy to jest taki status już mocnego bestsellera. A ile to jest maksimum? Maksimum? No kilkaset tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Pół miliona czy mniej? No pół miliona pewnie niektóre książki mają. Ale takie jakieś poza twoimi, czy... Nie wiem, czy pierwsza chyłka nie miała, nie dobiła do pół milionowej sprzedaży. Ale może nie. Ona też ma chyba... 493. Chyba tak. Generalnie wszystkie moje książki mają tak mniej więcej podobny pułap sprzedażowy. Czyli? To też jest dla mnie niesamowite, że... No nie wiem, właśnie tak trudno mi konkretnie dookreślić. No jak na przykład liczyliśmy behawiorystę, to jest jedyne takie sensowne wyliczenie, jakie robiliśmy. Przed startem serialu TVN się zapytał, dobra, to jaki macie nakład? Konkretnie tej książki, bo chcielibyśmy tam w rozmowach z partnerami, reklamodawcami i tak dalej podać. No to rzeczywiście musieliśmy podliczyć. To tam nam wyszło 200 tysięcy egzemplarzy. No ale nie był to jakiś taki największy z bestsellerów, powiedzmy, moich, które się ukazywały. No ale tak myślę, że około 200 tysięcy to jest taki bezpieczny szacunek. To bardzo, bardzo dobre. A zastanawia mnie, czy w Polsce dobrze promuje się pisarzy, twoim okiem. Bo znasz na pewno też rynki zagraniczne, wiesz, jak to się robi na rynkach zagranicznych. Uważasz, że to jest dobra promocja? No, wydaje mi się, że jest nie najgorsza. Szczerze mówiąc, myślę, że jesteśmy w takim topie. No, zależy jeszcze, co rozumiesz pod pojęciem promowania pisarzy, no ale ja patrzę na to na przykład, jak często się pojawiają w śniadaniówkach. No tak. To też bo tam docierają jednak do dużej liczby osób. Powiedział facet, który rano siedział w śniadaniówce. No ale ty bardzo dobry jesteś w promocji, ty to potrafisz. No tak, ale ja tego w ogóle nie postrzegam jako promocję. Ja generalnie to postrzegam jako, dobra, napisałem dwie książki, siedziałem długo w domu, muszę teraz gdzieś wyjść z ludźmi pogadać i trochę się pokazać. Więc to pod tym względem bardziej. No śniadaniówki, One z rano chociażby też, można też w sumie to traktować. Tak, no jest tam dużo, dużo pisarek i pisarzy. Na YouTubie się często przewijają przecież. U Karola Paciorka, tudzież u ciebie się też przecież nie jeden pisarz przewinął.
I pisarka. Pisarka. Ty chyba była mnie tylko Kasia jako pisarka. No właśnie tak z tyłu głowy zacząłem sobie kalkulować, jakie pisarki u ciebie były. No, tylko Kasia chyba tak uczciwie. Wojtek Chmielarz na pewno był, ale on jest mężczyzną. No, naprawdę, chyba tylko Kasia jako pisarka była. Ja ci muszę jakąś listę podesłać. No jest tam trochę bardzo, bardzo ciekawych ludzi, ale po prostu problem jest taki, że jak chcesz się realnie przygotować do pisarza, to masz kupę czasu, żeby chociażby przeczytać, no, w tak jak w twoim wykonaniu 10 książek minimum, żebym zrozumiał, jak piszesz, zrozumiał na przykład rozrzutność emocji, poszukał trochę emocji i żebym w ogóle jakkolwiek rozumiał, o co tu zaraz chodzi, nie? Że gdzieś tam i też jak na przykład czytałem książkę Kasi o włos, to już ja się bałem z Kasią spotkać. Ona tak świetnie pisała, ona się tak świetnie wczuwała w postać psychopaty, że to było dla mnie niewiarygodne. Ja pamiętam, że tę książkę równocześnie słuchałem i czytałem i wychodziłem wieczorem z psem na spacer i ona odpisywała w tym lasie kabackim zbrodnie. Ja mówię, Jezus, ja stąd wracam do tego domu. To jest w ogóle strasznie, strasznie dobrze napisane i to też podobało mi się akurat u ciebie. A audiobooki mogą pomóc rynkowi wydawniczemu? No myślę, że tak. W dzisiejszym zabieganym świecie to jest w ogóle rosnący rynek. Zresztą no, wiesz po sobie, bo też dużo słuchasz. To bo też zrobiłeś przecież projekt, Jezus, Projekt Rize? Tak, tak, tak. Świetna rzecz. Świetna rzecz. Tak, fajnie, fajnie nam wyszło. Myślę. Naprawdę. Świetnie zrealizowana rzecz. Polecam każdemu akurat, jeżeli chodzi o to. Zresztą tam był dobry klimat do zagospodarowania, bo jak się zaczynało w tych sztolniach i innych rzeczach, to już taka fajna atmosfera. Dosyć mroczna się stworzyła. No teraz zrobiliśmy z pierwszej piłki też z Empikiem superprodukcję. Też całkiem fajnie wyszło. Wzięliśmy braci Kasperczyk, Julię Rocką, Adama Woronowicza, czyli taki trochę rozstrzał w ogóle w różne kierunki. No i fajne, takie wydaje mi się eklektyczna interpretacja z tego wyszła. Problem z tymi produkcjami jest taki, że nie możesz ich słuchać po swojemu, czyli na przyspieszeniu 2.0. No nie da się na 2.0, ale da się szybko. Bo tam jest jakaś muzyka i się trochę, śmiesznie robi. Słuchałem Nesbo Karaluchy o Harem, dalej historia. I tam też było Borys Szystą grał główną. A, to robili jakieś takie efekty dźwiękowe przy tym. Jest, co ja z tymi efektami zrobiłem na swoim przyspieszeniu, a jeszcze książka dzieje się w Tajlandii i tak dalej. Tam faktycznie jest dużo odgłosów takich charakterystycznych. Nie pytaj, co się tam wydarzyło. To było niesamowite. Więc na przyspieszeniu takim dużym się nie da, ale ogólnie... Polecam i tak nadal. No ja teraz słucham, no w ogóle jak, wydaje mi się, że to jest świetny sposób do zagospodarowania czasu, kiedy robisz coś innego. Bo nie umiem tak usiąść po prostu i posłuchać audiobooka. Nie wiem, czy tak masz, że wkładasz słuchawki i kompletne odcięcie i leżysz i słuchasz? Tak, tak, bo znaczy albo wychodzę z psem, bo zazwyczaj to robię, jak wychodzę z psami na te spacery, bo też trochę ja to widzę, że kiedy robiłbym inną rzecz, tracę kontakt z bazą, nie wsłuchuję się, a ja już mam na tyle taką metodę dość dobrą, że słucham bardzo cicho, żeby mój mózg się wytężył, żebym faktycznie tego słuchał. I to jest naprawdę bardzo dobra metoda, bo skupiam się na tym, żeby to rzeczywiście słuchać. Kiedyś próbowałem słuchać i na przykład robić coś w tle, ale te książki, mi jest szkoda, jak skończyłem jakąś serię, to potem miałem ten takiego kaca, że za szybko to zrobiłem. Bez sensu kompletnie. I jak są takie rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, to staram się nimi delektować po prostu, a nie tylko konsumować dla samego konsumowania. Nie? Więc tutaj szukam takiego czasu, żeby to faktycznie ten czas, powiedzmy, był jakiś tam towarzyszący, ale spacer z psem, no ale z psem nie muszę po prostu niczego innego robić, takiego nie zajmuję sobie za bardzo głowy, więc tutaj ta zdrowa proporcja jest dość odpowiednia. Jak już jesteśmy przy takich treściach audio, to co sądzisz o podcastach kryminalnych? Bo występowała pewnego rodzaju sytuacja, że te dwa rynki dość mocno się skrzyżowały, bo jakaś popularna, ale przeciętna autorka podcastów kopiowała historię od autora kryminałów. Tak, nie słyszałem o tym. Naprawdę? Coś mi ominęło. Tak. To widocznie nie mój kryminał był. No nie. To bym się pewnie dowiedział. Chyba tak, wiesz? Chyba ja, to... Czasem trudno powiedzieć, żebym słuchał, ale podsłuchuję. Szczególnie jak akurat omawiają jakąś sprawę, którą researchuję inaczej. No i oni dosyć dobrze się przygotowują do tych rzeczy. Przynajmniej na tych, na których trafiałem. No to rzeczywiście to było dosyć dobrze zresearchowane. I trochę mi dawało.
jakichś dodatkowych walorów edukacyjnych, ale tak dla rozrywki, to nie, nie słucham po prostu no, za dużo, mam tego w życiu. Jak wiesz, no siedzisz z tymi, z tą literaturą faktu i cały czas tam coś czytasz o jakichś TEDach, Bundy i innych i wgłębiasz się w te psychiki, no to już później nie chcesz tego słuchać tak dla rozrywki. Poza tym tam zawsze mam wrażenie, że jest dosyć długa podbudowa taka, żeby trochę słuchaczowi zależało na tej ofierze, żeby trochę tak się utożsamiła z nią i tak dalej, a mnie interesuje to mięso, bo ja tam głównie się zjawiam właśnie w takich celach natury researchowej. No, więc pod tym względem rzadko, no, żurnalisty, wiadomo, zdarza mi się słuchać od czasu do czasu. Ale to nie podcast kryminalny. No nie, ale tak przy okazji, wiesz, myślałem, że zareklamuję. Okej. Może ktoś nie zna. Boję się, nie wiem, czy poznałeś kiedyś Marcina Myszkę, to jest fascynujący gościu, mam z nim podcast też, to jest Kryminatorium. I on, to fajna historia z tego, jak on zaczął robić te podcasty, że on autentycznie kochał się bać. Aha. I że... Ale to, żeby oswoić ten strach, czy żeby go pogłębić? Bo tak fascynował i on nawet jak nagrywa niektóre swoje podcasty, to jeździ w miejsce, gdzie działa się ta zbrodnia i on to tam nagrywa. On ma tak świetnie przygotowane te tematy, że naprawdę... Bo on jest pasjonatem, takim prawdziwym, uważam, że jest najlepszy na tym rynku, tak jednoznacznie, że cała reszta jest jednak drugą ligą, a on gra sam w tej pierwszej lidze, jest naprawdę niewiarygodnie dobry i zawsze mocno mu kibicuje, bo widać, że po prostu wychodzi z miłości do tego, że to nie jest tak, że to jest trend, tak, który on tam grzeje, tylko jego to faktycznie kręci, co się wydaje trochę ciekawe, ale... No, wiesz, mnie też kręci, więc doskonale to rozumiem. No właśnie. No ale on jest zawsze na topce, nie? Tak, zawsze tak, tak. No nie, no tak, z nim rywalizacja to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz. Mnie to fascynuje, że on tyle tych tematów potrafi znaleźć. To jest dla mnie nienormalne. Przecież on już ma który odcinek? Oj, dużo. Ale też z tego co wiem, bo on dodaje teraz dwa odcinki, to jeden bierze już z YouTube'a, który wcześniej chyba gdzieś tam był, ale nie daje głowy sobie uciąć, ale gdzieś tam po prostu z Marcinem całkiem często korespondujemy, bo wymieniamy się po prostu informacjami, bo też podcasty na Spotify to nie jest jakaś taka odkryta ziemia i jeżeli jeden się dowie czegoś, czego drugi nie wie, no to po prostu staramy się wymieniać informacjami, żeby jak najwięcej wiedzieć, więc on też po prostu pod tym kątem jest takim gościem, którego rankingi, takie rzeczy bardzo mocno stymulują i to jest dla niego ważne. A jeżeli chodzi o rankingi i sukcesy, to wierzysz, że twoja książka mogłaby być zekranizowana w Hollywood? Ja wiem, że były jakieś rozmowy w sprawie nieodnalezionej, ale jakieś to chyba najlepsze słowo w tej całej historii. No tak, tak, bo w końcu się nie zdecydowałem na ten kierunek, bo to wydawało mi się takie dosyć mało realne, że to kiedykolwiek zostanie zrobione. No, ale to już było sporo lat temu w ogóle. Mhm. Ja wtedy wybrałem polską stację w zestawieniu z tymi dwoma ofertami z Hollywoodu, z tym przekonaniem, że aha, to my to zrobimy za miesiąc. No i tak już mija chyba piąty rok i zaraz im się opcja kończy. Także to na pewno, no może nie na pewno, ale potencjalnie mógł to być jakiś błąd z mojej strony. Ale nie wiem, ostatecznie zobaczymy, bo opcja jest do września. Mhm. Więc są jakieś plany zaawansowane stacji, żeby to zrobić i się okaże. Ale oprócz tego, no to tak, to Chór Zapomnianych Głosów, czyli ta powieść science fiction, trafiła do Platish Image, czyli tych ludzi od Wiedźmina Netflixowego i mamy taki plan, żeby właśnie to zekranizować z pompą, no, z najlepszymi studiami. Także mamy agenta w Los Angeles, który działa. Piczuje ten projekt tu i tam. Mieliśmy w pewnym momencie chyba nawet jakiegoś inwestora z jakiegoś egzotycznego kraju, w ogóle nie wiem skąd, jak i dlaczego, z którym już wpadł mu w oko. No ale był gotów wyłożyć dosyć duże pieniądze. No ale nie wiem, ostatecznie zobaczymy. No, mam nadzieję, że trafi się ktoś, kto rzeczywiście uwierzy w ten projekt i będzie chciał to zrobić jako coś takiego, no... z takim rozmachem, o którym nam się marzy, no bo moglibyśmy pójść do jakiegoś serwisu streamingowego i po prostu to zrobić jako serial, no ale chcemy zrobić coś ogromnego. A ekranizacje to dużo większe pieniądze niż same książki? W moim przypadku nie, bo ja nigdy nie postrzegałem tego jako takie sensowne źródło dochodu. To znaczy, skoro zarabiam na książkach, no to chcę zarabiać na książkach, a nie na ekranizacjach.
Ale wiem, że niektórzy autorzy rzeczywiście negocjują dosyć mocno te umowy. Dla mnie to jest dosyć męczące w ogóle, to przypychanie się ze światem filmowym i z prawnikami na etapie projektowania tych umów, które oczywiście mają tam po 1500 stron i później negocjowanie tych stawek i jakichś tam różnych możliwości, w których możesz dostawać tantiemy albo ich nie dostawać, albo to, albo tamto, po prostu głowa od tego boli. I wolę mieć to w dupie dla zdrowia psychicznego. Wolę się tym nie przejmować i specjalnie tam nie mam żadnego ciśnienia na to. Po prostu zależy mi na tym, żeby to robili dobrzy ludzie, zaangażowani w projekt, tacy, którzy, wiesz, chcą zekranizować tę historię, a nie wrzucić ją jako po prostu tam, że jest plakietka z nazwiskiem i aha, to dzięki temu mamy na starcie już ileś widzów. No, w swoich mediach społecznościowych pisałeś, że chyba najlepszą produkcją było Wotum Nieufności, dobrze kojarzę, chyba tak, nie? Tak. To najlepsza dotychczasowa ekranizacja, to co nadchodzi, przebije wyżej wymienione? Bo nadchodzi Netflixowa rzecz. Nadchodzi Netflix, na Netflixie Forst. No już właściwie kończymy kręcić. Już jesteśmy blisko finału. Już mamy wszystkie sceny w Tatrach ponakręcane. No wygląda to niesamowicie. Ja tam codziennie sobie trochę podglądam z tego, co się dzieje na planie. Aczkolwiek nie wszystko, bo dzieje się tam tyle, że żeby to zobaczyć, to musiałbym parę godzin siedzieć. Także no widzę, że jest tam ogromne zaangażowanie ze strony Netflixa. No zresztą, żeby wysłać nas w Tatry i pozwolić tam kręcić na szczytach, no to naprawdę trzeba było sporo takiego zawzięcia i całego tego sprzętu, bo mamy naprawdę taki technologicznie te wszystkie drony i inne rzeczy są tak zaawansowane, że spokojnie mogłyby się przenieść na jakąś na plan hollywoodzkich produkcji. Mamy jednego takiego drona, który po prostu potrafi spadać z najwyższych szczytów, wpadać do jakichś wodospadów, przelatywać przez nie, wylatywać. Także no, jakieś kompletnie kosmiczne rzeczy. Także serial będzie super. Jest też naprawdę wyjątkowa muzyka, taka trochę ze sznytem góralskim, ale współczesnym. Nie jest taka, nie jest taki góralski cringe, który niekiedy się pojawia. Mamy super zespół aktorów, mnóstwo nieznanych nazwisk, które będą u nas debiutować. Ale bo też tam jest tylko podany Borys Szczyc, dobrze kojarzę? Tak, podany jest tylko Borys. Oprócz tego jest jedna znana aktorka. Asia Opozda? Kto? A, tak jakoś. A, bo to nie aktorka, to już żona pisarza. Ja nie znam. Dziewczyna. Wszystko dementuję. No, więc cała praktycznie, oprócz tych dwóch osób, cała ekipa to są nieznani aktorzy, którzy wcześniej praktycznie nie występowali w żadnych jakichś takich głośnych produkcjach. Przewijali się w teatrach, może w jakichś rolach drugoplanowych, ale generalnie jakbym ci podał nazwiska, musiałbyś googlać, bo nikt ich nie zna. Także super, dla mnie to jest po prostu idealna sytuacja. Jak Marta Barańska, producentka, do mnie podeszła pierwszy raz z tym pomysłem, to widziałem, że była taka trochę lekko zdystansowana, bo nie wiedziała, jak się na to będę zapatrywać, bo wiadomo, każdy autor chce, żeby tam największe nazwiska grały, postacie i tak dalej. Więc tak trochę zaczęła mnie lekko urabiać, tak krok po kroku. I mówię, słuchaj, ale o co ci chodzi? Ja w ogóle, dla mnie idealna sytuacja. Mi się w ogóle marzyło, żebyśmy zrobili to z taką nieznaną ekipą. I zresztą cieszyłem się, jak przy wcześniejszych i przy behawioryście i tak dalej się pojawiały nowe twarze. Typu na przykład Anka Mrozowska. No genialna aktorka, po prostu tak jakoś, nie wiem, w Polsce niedoceniana. Jak widzisz, co robiła na planie behawiorysty czy Wotum Nieufności, no to jest po prostu światowa klasa. Także no byłem bardzo zadowolony i widzę, że grają i z takim talentem, i z takim zaangażowaniem, że no może być z tego naprawdę coś niezłego, i to nie mówię tylko w kontekście Polski. No bo Netflix też z Forstem ma chrapkę na to, żebyśmy się trochę wybili.
Ja uważam, że to jest właśnie bardzo duża szansa na to, żeby trochę przełamać ten impas i wyjść gdzieś po prostu z jakąś bardzo ciekawą ekranizacją, a wydaje mi się, że nowe twarze też pobudzą zainteresowanie, szczerze powiedziawszy. Trochę widzę ten efekt odwrotnie. A widziałeś ekranizację Netflixa Cobena, nie wiem, bo dużo ich jest tam. Ale nie, no Cobena polski był tylko jeden. Na razie. Magda Boczarska grała główną rolę. A to wcześniej jeszcze było w Głębi Lasu. Okej, okay. To są to było to pierwsze, tak. Głębi Lasu było pierwsze i pisała to Agata Malesińska, która pisze Forsta właśnie. Okej. Okay. A ten drugi, nie pamiętam jak się to... Ten drugi z Magdą Boczarską, no ale tego drugiego właśnie nie widziałem. Okay. Też Agata pisała. Ale w ogóle bardzo ładnie zrealizowane i to dla mnie to było też to bardzo ciekawe, że po prostu sięgnięto po polską ekipę. Mm-hmm. No bo to właśnie było dzięki temu, że w Głębi Lasu się tak sprawdziło i że Kombat był tak zadowolony z tego. Okej. Okay. O, to kawał. Ja liczę na ekranizację Move Me Win, to by było naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego. Ale chyba Win jest chyba w Prime, tak coś słyszałem. Ale będzie? Bo chyba nie ma tego jeszcze jako zekranizowania. Nie ma, ale tak mi się coś obiło uszy, że sprzedał prawa akurat do tego. To jest świetna książka, ja raczej ją bardzo lubię, może tak, nie wiem czy to jest świetna książka twoimi oczami, ale ja bardzo lubię akurat postać Wina w jego serii z Myronem i ta osobna książka o samym Winie też mi się... Bo wiem, że Myron na pewno poszedł gdzieś do innej platformy streamingowej, chyba właśnie do Amazona. O Myronie też będzie co robić. No, tam to w ogóle to jest super materiał na serial właśnie, tak, wielosezonowy. Tak, no Myron, Jessica, tam by było, byłoby trochę opowiadania i naprawdę można było, jeszcze jest przecież Siostrzeniec, też ta seria. Też mogą jest... spin-off zrobić sobie tak, jakichś dla młodszych. Tak, też jest krótka, co prawda. Też nie wiem, czy tego nie przygotowują, no bo on teraz naprawdę ma wzięcie takie. Tak, bardzo dobry moment. Ja pamiętam, że tak w ogóle zaczął mnie obserwować na Instagramie, o co tu chodzi, panie Cobain. No ale, a nie zagłębiałem się w to akurat, a twoje produkcje, ekranizacje wszystkie były krytykowane, czy raczej to jest dobra pasca u ciebie? A różnie to zależy, jakie środowisko. Te, które są mi nieprzychylne, to tak trochę z automatu zawsze tam znajdują jakieś... Ale taki ogólny odbiór, już tam nie bierzmy tych jednostek, które i tak... Ogólny odbiór wydaje mi się pozytywny, no. Szczególnie, że no dalej wszyscy chcą kręcić, więc... Mm-hmm. No dlatego właśnie zapytałem. Nic nie może być źle. No nie, no biliśmy rekordy, no. Przecież z Chyłką to w ogóle był jakiś kosmiczny wynik. Poprzebijaliśmy wszystkie te zagraniczne produkcje netflixowskie w pewnym momencie. No, na playerze, tak? Bo to na playerze to było na playerze, tak. No player w ogóle się zdziwił, że nagle jest nad Netflixem w Polsce i co tu się dzieje. Netflix tak samo się dziwił. Natomiast teraz mam już trzy produkcje w Netflixie i kolejne może będą w drodze. Nie? Ale ty dobrze podpisujesz umowę, że nie masz wyłączności. No tak, ale to pokazuje właśnie, że te seriale po prostu się oglądają. No. Zresztą... W ogóle ten wynik, który z playerem wykręciliśmy i z Chyłką i z behawiorystą, bo behawiorysta się wcale gorzej nie oglądał, no to dał do myślenia w ogóle ludziom na samych szczytach władzy, jak był merger HBO, znaczy Warner z Discovery, no to ludzie tam po prostu siedzieli gdzieś w Los Angeles i się głowili, co to jest player.pl i dlaczego to ma taką oglądalność w tym kraju, o co tam chodzi. No i to był jeden z argumentów za tym, żeby playera zostawić, bo w pewnym momencie HBO miało łyknąć wszystkie te serwisy streamingowe, mm-hmm. które kupiło razem z Discovery i z innymi. No i logicznym następstwem było to, że takie właśnie platformy jak player przestaną istnieć, bo po co? Skoro to jest ta sama firma co HBO, no to wiadomo, że gigant wchłania. No i nagle okazało się, że zaraz my nie możemy wchłonąć, bo my mamy polską produkcję, na przykład Odwilż, mhm. nie wiem czy widziałeś, tak, czy widziałem, nie, która ma powiedzmy poziom widzów jak połowa tego, co tam na playerze leci, to o co tu chodzi, to coś jest nie tak w ogóle. Więc doszli do wniosku, że lepiej dać ludziom tutaj lokalnym, na lokalnych platformach ich własny content i że tak będzie lepiej, no. No i my się do tego przyłożyliśmy właśnie. Całkiem, czyli uratowałeś playera. Trochę człowiek, tak, który uratował playera. Nie no, prawda jest taka, że postawiliśmy playera z Wiolą Zaorską, czyli producentką Chyłki.
Przecież było tak, że ten nasz serial po prostu no, dał playerowi nogi, na których mógł stanąć. Bez tego, wcześniej tak naprawdę to tam były jakieś powtórki, jakieś, nie wiem, Hotele Paradise. Ciąg dalszy też rzeczy, był. No. I to tyle, ale nigdy nie było żadnej takiej oryginalnej produkcji i takiej liczby subskrybentów. Natomiast jak Chyłka chwyciła, no to naprawdę musieli dokupywać serwery i stawiać nowe, żeby to wszystko można było udźwignąć. No, to pokazuje siłę tego serialu. No, ale teraz ostatni sezon, z tego co słyszałem. No tak, wchodzi na antenę TVN dopiero po roku czy dwóch. A chyba, na Playerze już był, tak? Tak, na Playerze już był. Okej. Okay. A jak zmieniło się, już na sam koniec, jak zmieniło się odbieranie krytyki na przestrzeni lat przez ciebie? No na pewno trochę fluktuowało, ale też nie tak gigantycznie, bo jak wchodziłem na rynek, to ze świadomością, że ta krytyka będzie się pojawiała, bo przestudiowałem kazus Kinga, czytałem o tych wszystkich wertepach, które on tam musiał przejść i zmagać się z tymi różnymi krytykami i z kolegami po fachu i tak dalej, i tak dalej, więc wiedziałem, że jeżeli uda mi się dojść do jakiegoś poziomu, to ta krytyka się pojawi. No i plus intensywność pracy twórczej, tak to nazwijmy, to też sprowokuje niektórych do formułowania jakichś niezbyt korzystnych tez. Więc byłem na to gotowy. Czy można być w 100% gotowym? Nie. No to jest tak trochę, jakbyś poszedł na wojnę i wiesz, jak się strzela i wiesz, że do ciebie będą strzelali, ale oni strzelają. Otóż to. Więc człowiek jest człowiekiem i tak ten pocisk w ciebie gdzieś tam trafi. Czasem się odbije rykoszetem z jakiegoś kierunku, którego w ogóle się nie spodziewałeś. Bo tam, gdzie się spodziewasz, jest okej. Okay. To cię nie zaskoczy. No ale bywają takie sytuacje, że nie wiem, cenisz kogoś i... Jak Wojciech Szot, tak dobrze pamiętam? Jest, że używasz słowa instrumentalnie. Kto to powiedział? A, tak, tak. No to Wojtek Szot powiedział. Tak, że języka używam instrumentalnie. No to był duży cios dla mnie, jak mógł tak powiedzieć. No. No ale dobra, już mu to odpuściłem. Wybaczyłeś, że było takie. Idź, dwa razy zdrowaś Maryjo i dziękuję. A kiedy ostatni raz spełniłeś jakieś swoje marzenie? No dosyć niedawno właściwie, bo moim marzeniem od wielu, wielu lat było to, żeby znaleźć anglojęzycznego wydawcę na Chyłkę. No bo to jest jednak taka seria moja najdłuższa, taka flagowa, można by powiedzieć, w której i widzę odbicie siebie i tego, jak się mój warsztat zmieniał, i tego, jak się rozkładały różne akcenty tam w poszczególnych książkach. No więc chciałem od tego naprawdę zacząć tę angielską ekspansję, o ile się ona powiedzie. No i wreszcie się udało. Wreszcie było dobre tłumaczenie, wreszcie moja agentka znalazła wydawcę, który jest tak autentycznie zajarany. Znaczy jak z nim gadam, to widzę, że to nie jest gość, który sobie biznesowo tylko i wyłącznie pokalkulował, albo po prostu przeczytał tę książkę, pokochał bohaterów, no i chce to wydawać i widzi, że to jest coś, co ma jakąś szansę na zawojowanie rynku. To było moje duże marzenie, żeby i to wydać i trafić na dobrych ludzi, takich powiedziałbym analogicznych, jak mi się udało w Polsce. No i tak wygląda na to, że właśnie to są tego typu osoby. Ale to ta książka wyjdzie? Jeszcze nie wiem. Wychodzi tak, jakoś zimą. To będzie, zima będzie gorąca. Zima będzie gorąca i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach. Wow. W jednym momencie wychodzi, no kupili dwa tomy. Jeden już jest gotowy, właściwie do druku, a drugi będzie się tłumaczył. A okładka mocno się zmieniła ostatnio? No właśnie, jeszcze nie widziałem. Też jestem ciekaw tego, jak ta okładka będzie wyglądała. No zobaczymy, może się zainspirują trochę tym. Bo jestem ciekawy. Naszym polskim sznytem. Bo jednak wiesz, jak to okładki na różne kraje, różne okładki, więc jestem bardzo mocno ciekawy, jak ta okładka będzie wyglądała. Więc życzę ci samej pomyślności. Świetnie dzisiaj było ciebie znowu zobaczyć. Zrobiliśmy raczej kawał dobrej rozmowy. Było bardzo miło. Dziękuję. Dzięki.